Państwu. Serdecznie witam na kolejnym spotkaniu zorganizowanym przez Centrum Edukacyjne Powiśle. Dzisiaj nasz temat to Pakt Ribbentrop-Mołotow i jego skutki, głównie jego skutki, ponieważ przynajmniej moim zdaniem, nie wiem jak kolegów, zaraz usłyszę co koledzy na ten temat sądzą, skutki tego fatalnego dla Polski paktu odczuwamy do dnia dzisiejszego. One jak gdyby trwają i w polityce zagranicznej, a także wydaje mi się w polityce wewnętrznej. Może usiądę. W polityce wewnętrznej, no cóż, to jak gdyby zwycięstwo dwóch bardzo zbliżonych, przynajmniej z perspektywy historycznej, opcji. Z jednej strony, jak to mówi Grzegorz Braun, socjalizm międzynarodowy, czyli komunizm, a z drugiej narodowy socjalizm. Więc wydawałoby się, że obie opcje jak gdyby powinny po latach się cieszyć. I myślę, że nawiązując do dzisiejszej konferencji prasowej pod Gazetą Wyborczą o godzinie 12 w południe, pewnie tak nie będzie, ale z drugiej strony nie zdziwiłbym się, gdyby jutro w rocznicę paktu Ribbentrop-Mołotow korki szampana strzeliły tam na Czerskiej 8:10, że to, co zapoczątkowało jak gdyby naszą, w cudzysłowie, nasze nieszczęście, to oni by się z tego cieszyli. Dlaczego? Ja dzisiaj w czasie konferencji prasowej, która dotyczyła sytuacji nagonki totalitarnej i nagonki nawołującej też do cenzury prewencyjnej, po której odwołano nasze spotkanie z profesorem Jerzym Robertem Nowakiem w dniu wczorajszym, odnieśliśmy się właśnie do tych sytuacji. Gazeta Wyborcza rok temu spowodowała, że burmistrz dzielnicy Warszawa Praga Północ, pan Wojciech Zabłocki z PiS-u, zabronił wystąpienia pani doktor Ewie Kurek na temat jedwabnego. Miało być spotkanie pod tytułem Jedwabne anatomia kłamstwa. Takie spotkanie odbyło się tutaj w tym lokalu w tym roku, rok później, ale rok wcześniej nie doszło do tego spotkania. Co gorsza, nawet nie powiedziano nam, jakie są przyczyny. Ja później widziałem wymianę różnej korespondencji, w którą był zamieszany między innymi radny Jan Śpiewak oraz Gazeta Wyborcza, więc dowiedziałem się, co spowodowało tą decyzję. Natomiast do mnie wtedy zadzwoniono i powiedziano, że jest awaria techniczna, że pękła rura i że spotkanie się nie może odbyć. No tam rura podobno nad tą salą w Urzędzie Dzielnicy. Wczoraj było troszeczkę inaczej, to znaczy też w ostatniej chwili, o 14:00 miałem telefon z Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego na ulicy w Alei Wilanowskiej w Warszawie. Tam przynajmniej mi przepraszano i proszono, żebym przeprosił profesora Jerzego Roberta Nowaka, że zaszła taka sytuacja, no ale padły jak gdyby informacje, że pod wpływem nacisków między innymi Gazety Wyborczej, ale nie tylko, nadzorujący z ramienia samorządu tą placówkę, marszałek Adam Struzik z PSL-u, podjął taką, a nie inną decyzję, żeby to spotkanie jednak się nie odbyło. Oczywiście obydwa spotkania się odbyły. Spotkanie z Ewą Kurek odbyło się na ulicy, na parkingu przed Urzędem Dzielnicy, a wczoraj spotkanie odbyło się przy podjeździe, przy bramie wjazdowej do Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego. Oba spotkania są dostępne w internecie. Czyli no pasaran, od tego zacząłem dzisiejszą konferencję prasową. Właśnie non pasaran krzyczeli komuniści, non pasarana jednak my przeszliśmy, którą żeśmy to przyśpiewkę zaśpiewali lewakom na Nowym Świecie 15 sierpnia, gdy próbowali zablokować marsz zwycięstwa Rzeczypospolitej, i to, że
mimo protestów, mimo różnych dziwnych działań udaje się zorganizować spotkania. No, to samo powiedziałem, że możemy powiedzieć o działalności tutaj edukacyjnej i tak dalej. Proszę Państwa, Hitler i Stalin i co to ma wspólnego z naszym dzisiejszym spotkaniem i z Gazetą Wyborczą? No, ze spotkaniem wiadomo, Hitler i Stalin jak gdyby byli ojcami tego paktu Ribbentrop-Mołotow. Natomiast ja dzisiaj w czasie konferencji prasowej na Czerskiej powiedziałem, że w Polsce są dwa budynki, które jednoznacznie kojarzą się z antypolonizmem. Jeden budynek to jest ten, pod którym stoimy, to znaczy Czerska, siedziba spółki Agora, wydawcy Gwiazdy Śmierci, czyli Gazety Wyborczej. A drugi to oczywiście Muzeum Historii Żydów POLIN. I powiedziałem, że obydwa te budynki należy albo wyburzyć, albo zmienić ich przeznaczenie. Jeżeli zmienić przeznaczenie, to zaproponowałem w budynku na Czerskiej zrobienie Muzeum Antypolonizmu, a w budynku, który stoi przy pomniku bohaterów getta, żeby tam powstało wreszcie Muzeum Historii Polskich Kresów Wschodnich. Muzeum, które nie może zdobyć nigdzie lokalizacji, muzeum, które po prostu jest traktowane po macoszemu, tak jak cała historia naszych Kresów Wschodnich. Równocześnie powiedziałem, że wchodząc do Muzeum Antypolonizmu na Czerskiej powinny być trzy eksponaty. To znaczy jakaś gazeta, gadzinówka z okresu II wojny światowej pod portretem Adolfa Hitlera, obok szczekaczka taka propagandowa, co na ulicach szczekały, między innymi w okresie komunizmu z portretem Józefa Stalina, i trzeci eksponat oczywiście egzemplarz pierwszego numeru Gazety Wyborczej z portretem Adama Michnika, co bardzo spodobało się licznie zebranym dziennikarzom Gazety Wyborczej, którzy akurat wyszli na papierosa, niektórzy wyszli na obiad. Jak oni w swoim gronie mówią, jak wychodzą z pracy, wychodzimy na stronę aryjską. I wtedy idą właśnie na obiad albo na papierosa. Wyszli na stronę aryjską, zaszczycili nas w czasie konferencji prasowej, nie zadali żadnego pytania, filmowali nas z czterech kamer. Dyskusja rozpoczęła się już po zakończeniu konferencji prasowej, więc my jej nie pokażemy, może oni uznają, że to, co mówił po zakończeniu konferencji prasowej profesor Jerzy Robert Nowak, czy moja osoba jest warte pokazania, ale nie wiem, może tak będzie. To może gwoli takiego wstępu to tyle. Proponuję taką formułę, że mamy tu w swoim gronie historyka, mamy w swoim gronie filozofa. Ale też z wykształceniem historycznym. Z wykształceniem historycznym. Chciałbym, żeby właśnie w takiej kolejności koledzy tutaj rozpoczęli. Koledzy, których nie przedstawiłem, bo koledzy reprezentują dwa portale, no zwłaszcza na Facebooku funkcjonujące. Portal Szturm, jest to miesięcznik, który w formie papierowej się ukazuje, czy? Ukazał się już jeden numer. Ukazał się jeden numer. Kolega Ćwik właśnie reprezentuje redakcję tegoż pisma i jako historyk jak gdyby rozpocznie. Drugą osobą jest Krzysztof Lech Łuksza. Dobrze powiedziałem? Bardzo dobrze. Lech jest ważny, bo jest też również inny Krzysztof Łuksza, ale nie będziemy tu wchodzić w szczegóły, który reprezentuje portal Kontrrewolucja Narodowa. Przypomnę, że w tym gronie mniej więcej, plus jeszcze oczywiście młodzi twórcy, spotkaliśmy się kiedyś w Muzeum Niepodległości i komentowaliśmy film Sygnet, który no, był taką próbą młodych ludzi nakręcenia takiej sagi wokół Sygnetu, która się ciągnęła od XIX aż po XXI wiek. Myślę, że będziemy z tamtymi ludźmi, którzy mają dużo pozytywnej energii i dużo ciekawych pomysłów, jeszcze mieć okazję się spotkać, podyskutować o kolejnych filmach. Wiem, że kolejny film teraz powstał w czasie wakacji, więc cały czas się coś dzieje.
Oni też są otwarci pewnie na różne sugestie, więc będziemy im pewne rzeczy proponowali. Między innymi już im zaproponowałem wyjazd do Rumunii, żeby nakręcić film o Polakach na Bukowinie. Tam są wioski, gdzie mówi się do tej pory po polsku, gdzie przez wieki Polacy zachowali i swoją narodowość, i swoją katolicką religię. I jakoś w tym otoczeniu rumuńskim i prawosławnym się odnajdują, działają, mają tam swoje stowarzyszenia. A że mamy dobre kontakty z tymi środowiskami, no to koledzy się zainteresowali, że chętnie pojadą i może coś w tej sprawie również nakręcą. Ale wracamy do tej feralnej daty 23 sierpnia 1939 roku, do momentu podpisania paktu Ribbentrop-Mołotow, paktu, który lewicowe środowiska na przykład nie kwestionują, że został podpisany, natomiast widziałem komentarze, i to całkiem świeże, sprzed paru, nie wiem, chyba tygodni, że na lewicowych portalach twierdzi się, że to był taki sam pakt, jak te, które podpisywali Niemcy na przykład z Polską i z innymi krajami, że nie było tam żadnej tajnej klauzuli dotyczącej podziału wpływów na terenie Polski, czyli de facto, że nie było tam czwartego rozbioru Polski, bo wiadomo, no dla nas ten pakt Ribbentrop-Mołotow jest czwartym rozbiorem Polski. Jest to również dyskusja o tym, czy można było tego paktu uniknąć. Ja tutaj mam w ręku taką książkę wydaną w 1995 roku przeze mnie, jako oficyna wydawnicza Fulmen, którą z gronem przyjaciół wtedy żeśmy prowadzili. Książkę pod tytułem Hitler założycielem Izraela. W oryginale niemieckim nie było znaku zapytania. Ja, żeby złagodzić wymowę tej książki, dodałem znak zapytania. Taka poprawność polityczna ze mnie wylazła. Ubiąłem się. Ja tą książkę pierwszy raz w ręku miałem 10 lat wcześniej, w 1985 roku, w czasie pobytu w Niemczech, kiedy tam pracowałem, wykonując nieskomplikowane zajęcia manualne. No dokładnie. A byłeś tam? Widziałeś mnie, Marku? To znaczy, ja nigdy się nie skandaliłem, że tak powiem, pracą. A, dziękuję ci bardzo. Manualną na terenie, że tak powiem. Okej, no ja się skańbiłem. Natomiast do dwóch rzeczy z tej książce chciałbym jak gdyby pokazać. Oczywiście no, nie będzie ich za bardzo widać, natomiast po pierwsze, jest tu mapa, dokument z 28 września 1939 roku, czyli już jak gdyby ostateczny podział Polski, czyli czwarty rozbiór Polski, jaką nazwijmy to aneks do paktu Ribbentrop-Mołotow, gdzie są podpisy zarówno Ribbentropa, jak i Mołotowa. I jak gdyby to potwierdza, że ten akt, że ten rozbiór się jak gdyby dokonał i że był to jeden z celów podpisania tegoż paktu. Natomiast pozwolę sobie przytoczyć tylko jedno pytanie, które postawiłem wtedy 22 lata temu. Pisząc wstęp do tej książki, napisałem w ten sposób. Gdzie jest sens historii, w której na scenie naprzeciw siebie stają potęgi inspirowane de facto przez te same idee? Gdyż ezoteryczne źródła nazizmu nie różnią się specjalnie od ezoterycznych źródeł na przykład syjonizmu. Po której stronie powinniśmy w historii stawać, gdy tak jak w II wojnie światowej mamy do wyboru antychrześcijańskie potęgi, dwukropek, narodowe socjalistyczne Niemcy, komunistyczną Bolszewię, czy też masoński Zachód. No właśnie, generalnie zgadzam się z tym, co pisałem 22 lata temu, że między nami wtedy jako Polakami był tylko wybór, nazwijmy to, mniejszego zła.
Natomiast jak to dzisiaj widzę i jak to dzisiaj widzą tutaj koledzy, no to za chwilę usłyszymy. A że czasu dużo upłynęło, to już naprawdę na sam koniec, to uświadomiło mi, jak tą książkę wziąłem do ręki i tak popatrzyłem. Cena detaliczna, 65 tysięcy złotych. To było tuż przed denominacją, w nawiasie, bo już było wiadomo, że nastąpi denominacja, to było dokładnie akurat w tym czasie, w nawiasie 6,50. No bo to było razy 10 tysięcy, ale no to był ten czas właśnie, rok 1995, kiedy razy 10 tysięcy trzeba było to albo dzieląc 4 zera przemnożyć, ale sam fakt, że taka książeczka kosztowała wtedy 65 tysięcy, a po godzinie zero, kiedy nastąpiła denominacja, już kosztowała 6,50, no świadczy o tym, w jakich czasach wtedy żyliśmy. To chyba cena wzrosła, bo to biały kruk, można powiedzieć. No tak. Znaczy nie wiem jak na Allegro, ale przypuszczam, że dużo warto. Aha, tak, jakbyś chciał sprzedać. Okej, okay. Dobrze, nie będę przedłużał, oczywiście będę się jeszcze wypowiadał na temat paktu Ribbentrop-Mołotow, może przedługi wstęp, ale prosiłbym tutaj kolegę o zabranie głosu. Dziękuję. Nawiązując do tego, co kolega Rafał mówił, że są cały czas środowiska, które lewicowe, które tak podchodzą, a nie inaczej do paktu Ribbentrop-Mołotow, ja chciałem tylko zacząć od tego, że jest to jeden z tych momentów, które faktycznie, jak widać, dalej są obrastają, dalej są otoczone dużą gamą mitów i dużą gamą jakby pewnych takich populistycznych praw, które tak naprawdę nie do końca są zgodne z prawdą historyczną. Pakt Ribbentrop-Mołotow nie był w moim rozumieniu paktem ani nieprzewidywalnym, ani czymś zaskakującym. Pakt Ribbentrop-Mołotow był wynikiem czegoś, co ja bym nazwał chłodną logiką historii i chłodnym sensem historii. Ale zanim do tego dojdziemy, to może kilka słów na temat genezy paktu Ribbentrop-Mołotow i w ogóle genezy takiego innego podziału Europy z 1939 roku. Generalnie pierwsza wojna światowa zakończyła się upadkiem dwóch mocarstw, dwóch państw, czyli Niemiec i Rosji. Upadkiem militarnym, politycznym, a przede wszystkim faktem, że oba te państwa zostały straszliwie przeorane, oczywiście przede wszystkim Związek Sowiecki, przez rewolucję. Oba te państwa w obliczu wytworzonego w roku 2021 ładu wersalskiego, od początku wobec tego ładu wersalskiego były przeciwne. Niemcy ze względu na to, że utraciły swoją mocarstwową potęgę, a pakt czy ład wersalski ograniczał ogromnie ich niezależność i niezawisłość, a Związek Sowiecki ze względu na to, że od początku było to państwo funkcjonujące wedle ideologii, które miała za zadanie i które widziała swój cel w ekspansji ideologicznej, ale też idącej za tą ekspansją, ekspansji politycznej. Więc nie jest niczym dziwnym, że chociaż oba państwa były rządzone przez, czy funkcjonujące w ramach zupełnie wrogich i sprzecznych ze sobą systemów, czyli z jednej strony mamy demoliberalne Niemcy weimarskie, z drugiej strony totalistyczną dyktaturę partii bolszewickiej w Rosji. Państwa to już w 1922 roku nawiązały oficjalną współpracę, podpisując pakt w Rapallo. Pakt Rapallo tak naprawdę był wstępem i zapowiedzią tego, co 17 lat później stało się w Europie, przy czym pakt w Rapallo był o tyle inny i o tyle jakby różnił się, że pakt w Rapallo był sensem samym sobie. Natomiast układ Ribbentrop-Mołotow był tylko pewną intencją woli, czy zapisem pewnej intencji, który miał po prostu pewne rzeczy umożliwić, żeby się rozpoczęły, natomiast pakt w Rapallo sankcjonował te rzeczy, na którym Niemcom i Sowietom zależało w danej chwili. Także pakt w Rapallo miał już, tak jak pakt 17 lat później podpisany, tajny protokół. Zakładał współpracę militarną, zakładał współpracę polityczną czy wywiadowczą. To wynikało, tak jak mówię, z faktu, że oba te państwa chciały rozbić ład wersalski. Niemcom właściwie się to już mocno udało w 1925 roku, zostały wtedy uznane granice na zachodzie, co było już pierwszym krokiem do powrotu Niemiec na arenę międzynarodową w tej roli, w jakiej były one powiedzmy do roku 18, a zwłaszcza do roku 14. Ta współpraca ze Związkiem Sowieckim trwała do roku 1933. Tak naprawdę już troszeczkę wcześniej, ze względu na to, że ten ciężar polityki niemieckiej i cele się troszeczkę zmieniły,
te cele były bardziej skierowane na zachód, ta współpraca zaczęła się rozluźniać. Natomiast wszyscy znamy ten fakt, że Heinz Guderian zanim w 1941 roku zagościł w Rosji, w latach 20. gościł tam na tajnych poligonach usytuowanych w Związku Sowieckim, gdzie testowano eksperymentalne niemieckie, wtedy jeszcze eksperymentalne jednostki, szybkie jednostki pancerne, szkolono żołnierzy jednostek szybkich czy lotników. W roku 1933 sytuacja ulega zupełnej zmianie. Do władzy dochodzi Adolf Hitler i partia NSDAP w Niemczech, a Niemcy zostają, chociaż nigdy oficjalnie, ale zostają nazwane III Rzeszą. Od tego momentu zmienia się układ sił o tyle, że to, co dla Niemiec weimarskich było celem, dla Niemiec hitlerowskich jest tylko i wyłącznie punktem, w którym one osiągną ten moment, w którym będą chciały walczyć już o strategiczny cel, dużo wyższy niż między weimarskie Niemcy, mają cel, aby stać się mocarstwem światowym. Tym mocarstwem nie były, wydaje mi się, w roku 14. Pierwsza wojna światowa wykazała, że nie mają jeszcze możliwości, aby takim mocarstwem się stać. Ideologia narodowo-socjalistyczna stawia ten cel przed Niemcami i stawia ten cel przed siłami zbrojnymi III Rzeszy. Cały czas z drugiej strony funkcjonuje Związek Sowiecki, który od początku do końca, niezależnie od wszelkiego rodzaju perturbacji i tego wszystkiego, co się działo w samym Związku Sowieckim, niezależnie od wszelkich działań dyplomatycznych, w pewnym momencie bardzo mających dramatyczne oblicze, znaczy może nie dramatyczne, ale bardzo niespodziewane, chociażby układ Unii Agresji z Polską, który wydaje się teoretycznie być czymś, co przeczy tej zaborczości komunizmu, natomiast Związek Sowiecki nigdy nie wyparł się swojego imperializmu i swojej chęci destrukcji Ładu Warszawskiego, ale także w sensie ideologicznym. Niemcy od początku, Adolf Hitler od początku stara się realizować konsekwentną, systematyczną, chociaż w gruncie rzeczy nigdy nie spisaną i nie ułożoną politykę rozbicia Ładu Warszawskiego. Przy czym on nie ma konkretnie ułożonego jakby planu, nie ma kolejno ułożonych punktów, ma jakieś powiedzmy idee fix. Idee fix jest remilitaryzacja, odzyskanie kontroli nad Renią, natomiast kolejne cele, generalnie cała niemiecka polityka tak naprawdę do, nie wiem, 1941-1942 roku wynika troszeczkę z uwarunkowań chwili, aniżeli z konsekwencji i jakiegoś systematycznie wypracowanego planu. Wojna, która wybucha w roku 1939, mogła wybuchnąć w roku 1938. Natomiast ta wojna w tym roku nie wybucha ku wielkiej goryczy Adolfa Hitlera. On ma świadomość, że czas od pewnego momentu, kiedy mocarstwa zachodnie zaczynają mimo wszystko coraz bardziej mieć świadomość zapędów Hitlera, tak naprawdę gra na niekorzyść. Gra na niekorzyść z powodów licznych, z powodów gospodarczych, z powodów demograficznych, z powodów mobilizacyjnych, o czym pewnie później jeszcze sobie powiemy. Polityka niemiecka po Monachium niesamowicie przyspiesza. Adolf Hitler rozumie i generalnie cała jego generalicja i wierchuszka NSDAP rozumie, że zaczyna się zbliżać ten moment, kiedy kolejne zdobycze dyplomatyczne już nie będą możliwe, kolejne ustępstwa, kolejne, prawda, sukcesy, jakby nie patrzeć, jak chociażby za Austrią, Sudetenlandem czy Czechosłowacją, nie będą możliwe. Adolf Hitler zaczyna myśleć o wojnie. O wojnie, którą narodowy socjalizm stawiał od początku jako cel, jako sens w ogóle chyba istnienia poniekąd III Rzeszy. Wojną to miała być wojna ze Związkiem Sowieckim. Narodowy socjalizm widzi swoją misję dziejową w rozbiciu komunizmu, Związku Sowieckim, a w szerzej w rozbiciu tak zwanego żydokomunizmu, którego główną jakby ostoją jest wedle ideologów NSDAP Związek Sowiecki. Stalin ma tego doskonale świadomość. Jednocześnie tutaj już trzeba zauważyć, w obu wypadkach dalej następuje zbieżność celów. To znaczy w obu wypadkach mamy dwa ogromne mocarstwa, przy czym jedno po gwałtownej industrializacji, która daje bardzo duże możliwości militarne, a drugie, które jest w trakcie remilitaryzacji i to dla nikogo nie było jakby wątpliwością remilitaryzacji, która ma na celu stworzenie armii do wojny błyskawicznej, o czym myślę, że wszyscy wiemy. Bardzo ważnym elementem w tych układankach niemieckich i w tej jakby idei fix wojny ze Związkiem Sowieckim, którą Adolf Hitler zakładał, że wybuchnie w roku 1939, jest Polska. Polska, wbrew temu, co nam się narzuca od lat 70, nie miała być od początku celem wojny. Na tajnym spotkaniu w 1937 roku z generalicją niemiecką na wszelkich
reagowaniach, rozmowach z Polakami, ze swoimi sojusznikami w ramach własnej generalicji i własnej jakby klasy politycznej. Mówi się o tym, że Polska jest widziana albo jako sojusznik, albo jako państwo neutralne, ale przyjaźnie neutralne. To wynika z faktu, że Niemcy nie chciały tracić czasu, nie chciały tracić zasobów do wojny z Polską. Pierwsze dlatego, że Polska wedle wszelkich badań, wszelkich prognoz ułożonych przez ludzi odpowiedzialnych za gospodarkę III Rzeszy nie miała możliwości stać się tą zdobyczą, która da Niemcom potęgę i nie miała szansy stać się tą jakby tym celem tego Drachenhausen, czyli tej przestrzeni życiowej. Na wschodzie tym celem miał być od początku Związek Sowiecki, tak w wymiarze ideologicznym, politycznym, ekonomicznym, myślę, że także rasowym. Sytuacja w roku 1939 jest bardzo dynamiczna, ona się bardzo gwałtownie zmienia. To znaczy Niemcy w roku 1939 w styczeń wchodzą próbą kolejnego, jednego już z ostatnich nakłonienia Polaków do przystąpienia do paktu antykominternowskiego i zgody nie tyle na korytarz, przez autostradę, przez korytarz, nie tyle na zabór Gdańska, bo to były tak naprawdę kwestie taktyczne. Niemcy proponują Polsce strategiczną zmianę obozów. Styczeń 39. Tak, wtedy 5 stycznia pada taka propozycja wobec Lipskiego ze strony bodajże Ribbentropa, chyba samego też Adolfa Hitlera. Polska polityka, o czym pewnie jeszcze będziemy szerzej mówić, generalnie była polityką równowagi sił, prowadzona przez Becka w sposób chyba nie do końca świadomy, co ta polityka ostatecznie ma osiągnąć. To znaczy on środek uznał za cel, więc balansowanie tak długo jak się da, a wedle Becka mógł to robić chyba, sam tak uważał, w nieskończoność, powoduje, że Beck, jak i w gruncie rzeczy cała jakby wszyscy rządzący Polską, łącznie z Rydzem Śmigłym, z Mościckim, są przeciwni sojuszowi z Niemcami, są przeciwni zmianie obozów. Z trzeciej strony mamy obóz zachodni. Obóz zachodni, który coraz bardziej panicznie boi się wojny z Niemcami, co jest paradoksem, ponieważ Niemcy prawdopodobnie nie zamierzały wdawać się w długotrwałą ani w jakąkolwiek wojnę z Zachodem, ponieważ uważały skądinąd słusznie, że na tą wojnę nie mają jakby potencjału, ponieważ rozbicie Francji jeszcze było możliwe, natomiast chociaż też było to mocarstwo kolonialne, natomiast rozbicie Wielkiej Brytanii było czymś, co zwłaszcza generalicja i sztab Wehrmachtu uważały za rzecz raczej niemożliwą. I też jakby niespójną z ideologią niemiecką Niemcy upatrywały, nie bardzo miały gdzie zbudować swojej potęgi na Zachodzie. Potęgę Niemcy chciały budować w Związku Sowieckim, przede wszystkim na Ukrainie. To znaczy Ukraina skądinąd jak najbardziej prawdziwie była i spichlerzem, i jednym z największych zagłębi gospodarczych Związku Sowieckiego, co się stało w wyniku industrializacji z lat 30. I ta Ukraina, co zresztą w pewnym momencie w kampanii roku 1941 stało się chyba elementem, który spowodował, że Niemcy przegrały tę kampanię, była takim IDFX, który towarzyszył Hitlerowi i paru jeszcze jego jakby oficjalom, między innymi Szperowi, tak długo, jak tylko wydawało się, że ta wojna jest możliwa do wygrania. Jednocześnie Zachód zaczyna bardzo gwałtownie i bardzo nagle szukać sposobu skierowania Hitlera na wschód. Znowu jest paradoksem, ponieważ ten Hitler i tak chciał na ten wschód uderzyć. Natomiast Zachód, mi się wydaje, że nie do końca zrozumiał intencje Niemiec. Większość polityków tak naprawdę, czy to sowieckich, czy zachodnich, uważała, że druga wojna światowa, bo to, że ta wojna wybuchnie, nikt nie miał wątpliwości. Będzie troszeczkę powtórzeniem I wojny światowej. No wiadomo, w I wojnie światowej Niemcy przede wszystkim upatrywały swoje cele na Zachodzie poprzez uderzenie na Francję. W związku z tym państwa zachodnie chcą skierować Hitlera na wschód, a to oznacza po pierwsze i jakby najważniejsze współpracę z Sowietami. Więc rozpoczynają się rozmowy ze Związkiem Sowieckim. Już wcześniej był podpisany francusko-sowiecki układ wojskowy w roku 1935. No tak naprawdę nie miał większego znaczenia, podobnie jak czechosłowacko-sowiecki układ, który w 1938 roku, jak się okazało, był niewiele wart, o czym jakoś sowiecka historiografia skrupulatnie to pomijała milczeniem. Natomiast Stalin ma doskonale świadomość faktu, że będzie tak naprawdę czynnikiem decydującym. W marcu 1939 następuje zaborcze Czechosłowacji. Niemcy, można powiedzieć, mają świadomość już, że to, nie licząc jeszcze zaboru Kłajpedy, który był tak naprawdę raczej taktycznym
zabiegiem, że to już jest ostatni moment, kiedy dyplomacja ma znaczenie, następne jakby sukcesy polityczne by to musiało być wynikiem wojny. Polska zostaje postawiona przed jakby propozycją nie do odrzucenia, to znaczy propozycją jak najszybszego uregulowania spraw strategicznych. Polska reaguje w sposób poniekąd zrozumiały, w sposób bardzo nerwowy, to znaczy rozpoczyna mobilizację pod granicę zachodnią, pod granicę niemiecką zaczynają być ściągane pierwsze jednostki w stanie już wojennym. Wielka Brytania wykorzystuje tutaj swoją szansę, składa gwarancję niepodległości, gwarancję jakby nienaruszalności bytu państwowego Polsce i Rumunii, ponieważ zapominamy często to także Rumunia, tak naprawdę przez długi czas tego okresu 1933-1939 to Rumunia była upatrywana przez Zachód jako państwo, które stanie się najpewniej pierwszym obiektem agresji. Oba te państwa dostają od Neville'a Chamberlaina gwarancję zachowania bytu państwowego, ale co ciekawe nie granic. To znaczy Wielka Brytania gwarantowała, że te państwa przetrwają, natomiast nie gwarantowała konkretnych ich granic, co było też wybiegiem brytyjskiej dyplomacji. Oba państwa, Polska i Rumunia, zachowują się diametralnie inaczej. Rumunia bardzo wstrzemięźliwie dziękuje oficjalnie i w żaden sposób nie podejmuje dalszych kroków. Beck natomiast, który podobnie jak spora część polskiej dyplomacji przez cały okres dwudziestolecia próbował uzyskać sojusz z Wielką Brytanią, natychmiast odwzajemnia te deklaracje, jedzie do Wielkiej Brytanii, leci do Londynu, aby podpisać de facto oficjalny sojusz wojskowy, co jest przekreśleniem sojuszu, znaczy może nie sojuszu, przekreśleniem dobrych relacji i tej gry na równowagę sił, którą prowadził przez 4 lata. Niemcy są z jednej strony bardzo zdziwione, Adolf Hitler wiemy, że zupełnie, może nie zupełnie, bo część, jakby zwłaszcza wywiadu, brał to pod uwagę, natomiast Hitler chyba do końca miał takie przeświadczenie, podobnie jak Józef Goebbels, że Polska po prostu gra na czas, żeby uzyskać jak najwyższą cenę za sprzedanie swojej neutralności, czy sprzedanie faktu, że zmienia obozy polityczne. 3 dni potem zostaje wydana dyrektywa sztabowi niemieckiemu, żeby rozpoczął opracowywanie operacji Fallweiss. Wtedy, mniej więcej w tym samym czasie, Józef Stalin na jednym z przemówień na zebraniu partii rzuca takie bardzo ważne słowa, że on nie będzie zamiast Zachodu wyciągał kasztanów z ognia. To znaczy on mówi wprost, że nie ma zamiaru uczestniczyć w wojnie Zachodu, tym bardziej, że ta wojna Zachodu była w gruncie rzeczy jemu nie na rękę. Czyli wojna w sojuszu z państwami zachodnimi, czyli z Wielką Brytanią i z Francją, mimo że tak czy inaczej trwają cały czas powoli się rozwijające negocjacje, zwłaszcza ze stroną brytyjską, która coraz bardziej nakłania, czy stara się nakłonić Moskwę do współdziałania. Moskwa stawia warunki bardzo ciężkie, przede wszystkim dla polskich państw bałtyckich. To znaczy Moskwa jako warunek sine qua non sojuszu z Wielką Brytanią widziała zgodę Warszawy na przemarsz w dowolnej sytuacji agresji, przy czym ta agresja była bardzo szeroko definiowana na przemarsz wojsk sowieckich przez terytorium Polski. W tej sytuacji Hitler zaczyna obawiać się tego, czego przede wszystkim boi się też jego generalicja. To znaczy on się zaczyna obawiać wojny przeciwko sojuszowi państw zachodnich i Związku Sowieckiego. Przy czym on tak naprawdę do końca nie wierzył, ani nie brał pod uwagę możliwości wojny samego Zachodu. On wie, że ten Zachód musi uzyskać jakąś kartę przetargową, czy jakąś wartość dodaną, aby móc zdecydować się na, czy tak w jego optyce to wyglądało, na rozgrywkę z Berlinem. Jak się wydaje, mniej więcej jeszcze do lipca, czerwca, lipca tak naprawdę nie było, mimo że już był praktycznie opracowany plan wojny z Polską. Podobnie zresztą Polska od marca rozpoczyna na gwałt opracowywanie planu Z, czyli planu Zachód, który zresztą będzie opracowany tylko do końca, znaczy do września będzie opracowany tylko w pierwszej wyjściowej fazie. Do czerwca, lipca tak naprawdę jeszcze nie było zdecydowane, który kraj zostanie najechany. To znaczy Niemcy biorą pod uwagę przede wszystkim bardzo długo jakby taki wariant, że wojna rozpocznie się z Polską, Polska zostanie bardzo szybko rozbita i z marszu rozpocznie się wojna ze Związkiem Sowieckim, ponieważ Niemcy nie tracą z punktu widzenia tego, że celem samym w sobie i celem jakby tym najważniejszym jest realizacja tego celu ideologicznego i strategicznego, czyli podbicia i rozbicia Związku Sowieckiego. Jednocześnie prowadzone są przez generalicję, która, jak za chwilę postaram się
powiedzieć, przekazać, to naprawdę była głównym elementem, który wymógł ten pakt Ribbentrop-Mołotow. Generalicja mniej więcej w maju przeprowadza wstępne gry sztabowe wedle wstępnego planu wojny. Te gry sztabowe wykazują, że plan wojny, co zresztą 39 rok wykazał, że tak się stało rzeczywiście, plan wojny Niemiec nie udało się zrealizować. Niemcy chciały rozbić grę sił polskich na zachód od Wisły. Gry sztabowe, jakie przeprowadzono, wykazały, że to się nie uda. Faktycznie w 39 roku większość jednostek polskich spod tego pierwszego uderzenia zdążyło się wycofać. Jednocześnie w tym samym czasie zaczynają pod koniec lipca zagęszczać się rozmowy niemiecko, tylko sowiecko-brytyjsko-francuskie. To jest coś, czego zwłaszcza wobec dość krytycznej wobec Wehrmachtu opinii naczelnego dowództwa Wehrmachtu, coś, co Hitler zaczyna brać pod uwagę. I bardzo dane już w marcu, ale potem ponawiane nieoficjalnymi kanałami sygnały Sowietów, że oni są gotowi i nawet dużo bardziej chętni dogadać się z Niemcami, zaczynają się rozmowy gospodarcze. Przy czym nikt nie ma wątpliwości, że te rozmowy gospodarcze to jest wyłącznie wstęp do rozmów na tematy dużo szersze. W sierpniu zaczyna się ostateczna gra, to znaczy Rosjanie jak najbardziej konsekwentnie i świadomie doprowadzają rozmowy z państwami zachodnimi do punktu, w którym nie ma wyjścia, ponieważ ani Polska, ani państwa bałtyckie, ani Rumunia nie chcą zgodzić się na przemarsz swoich wojsk. Zaczynają się rozmowy niemiecko-sowieckie. Jednocześnie Niemcy są już wtedy bardzo daleko posunięte i zaawansowane w przygotowaniach do wojny. To znaczy ta wojna jest generalnie postanowione, że tak czy inaczej jakaś wybuchnie. Niemcy biorą pod uwagę różne warianty wojny z Polską, ale biorą pod uwagę, że Polska może w ostatniej chwili załamać się dyplomatycznie, w sensie ulec ich perswazji. Brana była wówczas pod uwagę jak najbardziej wojna ze Związkiem Sowieckim. Sowiety mają doskonale tego świadomość, a przede wszystkim mają świadomość tego, że im jest dużo lepiej z powodu swojej ideologii wspierać Niemcy, ponieważ wspieranie Niemiec to bezpośrednie przyczynienie się do wojny na Zachodzie, a ta wojna miała być pierwszym elementem i być może najważniejszym zaprowadzenia komunizmu na Zachodzie, ponieważ Stalin widział to w ten sposób, że najpierw rozpocznie się wojna na Zachodzie, która on przypuszczał, że potrwa 3-4 lata i wyniku gigantycznego, ponieważ Stalin generalnie zakładał, że II wojna światowa powtórzy model pierwszej, jeśli chodzi o działania zbrojne. W wyniku ogromnego wyczerpania i zrewolucjonizowania mas żołnierzy, on będzie mógł spokojnie wejść jako wyzwoliciel na te tereny zachodnie, więc z tego powodu mu było dużo bliżej do państwa niemieckiego niż do państw zachodnich, które starały się bronić status quo polityczne i status quo wersalskie. 23, a 24 czasu moskiewskiego sierpnia zostaje podpisany ten pakt Ribbentrop-Mołotow. Pakt, który tak naprawdę był pewnym, czy podpisywany bardzo na szybko, bardzo pobieżnie, bez protokołu wykonawczego, także ten tajny protokół nie miał protokołu wykonawczego. Tak naprawdę był pewien zapis intencji, pewien zapis deklaracji obu państw. To znaczy Niemcy, jak się wydaje, i jak udowadniają, czy to niemieccy historycy, także polscy, chociażby profesor Wieczorkiewicz, ze strony niemieckiej profesor Miller, Hitler zawarł ten pakt z dwóch powodów. Po pierwsze, żeby rozbić ewentualność, którą on niespecjalnie brał pod uwagę, ale brał pod uwagę generalicję i dyplomację, rozbić możliwość sojuszu Związku Sowieckiego z państwami zachodnimi, a po drugie zawarł to dla swojej generalicji. Generalicji, która tak jak cały Wehrmacht w roku 1939 była bardzo mocno i bardzo silna jeszcze wobec, jeśli chodzi o swoją pozycję wobec władzy NSDAP i z opinią którego Wehrmachtu musiał się Hitler bardzo mocno liczyć. No po prostu chciał poniekąd uspokoić swoich generałów, ponieważ wszyscy ci ludzie mieli świadomość, czy tak pojmowali, że wojna z państwami zachodnimi nie wybuchnie, jeżeli dogadamy się ze Związkiem Sowieckim. Jednocześnie trzeba też pamiętać, że te tradycje porozumień niemiecko-rosyjskich były dużo starsze niż Rapallo. Mamy tutaj przecież tradycję rozbiorów Polski. Rozbiorów Polski, o których dyplomacja sowiecka zamyślała od połowy lat 30. I jest to jeden ze stałych elementów tych takich ukrytych, niedefiniowanych oficjalnie celów strony sowieckiej. Z tego powodu zawarł jest Hitler. Stalin zawarł, ponieważ było to bezpośrednie pchnięcie tej układanki w kierunku tej układanki zachodniej, układanki europejskiej w kierunku wojny. I to umożliwiło rozpoczęcie konfliktu zbrojnego, który, jak wiemy, słusznie miał być czymś, co Sowietom pozwoli na powiększenie ich terenów, które były pod ich bezpośrednim wpływem, które były po prostu częścią imperium
sowieckiego. Pojawia się nieraz pytanie, kto kogo oszukał, podpisując ten pakt, czy Hitler Stalina, czy Stalin Hitlera. Śmiem twierdzić, że nikt nikogo nie oszukał, ponieważ nikt nikogo nie próbował oszukiwać. Żadna ze stron nie traktowała paktu Ribbentrop-Mołotow jako celu samego w sobie, nie traktowała go jako czegoś stałego, nie traktowała go jako czegoś, czego ma zamiar w dłuższej perspektywie czasu dotrzymać. Celem, czy jakby skutkiem paktu Ribbentrop-Mołotow było przede wszystkim wydarzenia polityczne, które trochę ponad tydzień później zaczęły mieć miejsce w Europie, czyli początek wojny polsko-niemieckiej, a dwa dni później początek konfliktu światowego. Natomiast jeśli chodzi o rolę Polski, pewnie będziemy już o tym mówić, ja tylko zarysuję w kilku dosłownie słowach. Tak jak powiedziałem, Polska od początku nie była pomyślana i nie była widziana przez Niemców jako wróg, jako państwo, które należy podbić. Sam fakt, że ten plan niemiecki wojny z Polską bezpośredni, czyli Fall Weiss, zaczął być opracowywany dopiero w 1939 roku, już o czymś świadczy. Wiemy, że Niemcy faktycznie brały pod uwagę w wypowiedziach zresztą swoich wobec Polaków, oni byli całkiem szczerzy, po prostu mówili, że każda dywizja polska, która trzyma granicę wschodnią, to jest jedna dywizja więcej dla Niemców lub jedna dywizja mniej, jeżeli by Niemcom przyszło bić się na zachodzie i trzeba było mieć zabezpieczoną granicę wschodnią. Wybór, który mieliśmy w roku 1939, były dwa wybory, to znaczy albo dotrzymać sojuszy, których tak naprawdę już Piłsudski miał świadomość, że są nic nie warte. To znaczy Piłsudski w roku bodajże 1933 czy 1934 ambasadorowi Francji w Warszawie mówił wprost, że on ma świadomość, że Francja nie dotrzyma nawet w wypadku konfliktu z Niemcami swoich zobowiązań. Wobec Wielkiej Brytanii również nie miał żadnych jakby złudzeń, nie miał żadnych też skrupułów. Cała jego polityka, jak się wydaje, miała być prowadzona na uzyskanie możliwie najlepszej pozycji w pertraktacjach z Niemcami. Polityka Becka wynikała chyba z niezrozumienia sytuacji, w jakiej się znalazł. To znaczy Beck najwyraźniej, że to też chyba była kwestia wpływu agentury sowieckiej, o czym się bardzo często zapomina. To znaczy spora część ludzi odpowiedzialnych za politykę wschodnią w II Rzeczpospolitej to byli agenci wpływu z Kobylańskim, pod pułkownikiem Tadeuszem Kobylańskim na czele. Krótko mówiąc, Beck rzeczywiście był przekonany, że Sowiety, do końca był przekonany, że Sowiety nie wejdą w sojusz z Niemcami. Nawet po podpisaniu paktu Ribbentrop-Mołotow dyplomacja polska była chyba święcie przekonana, że ten pakt jest wyłącznie zasłoną dymną rzuconą przez Berlin. Natomiast Beck tak czy inaczej nie do końca zrozumiał powagę sytuacji i nie zrozumiał zamysłu Piłsudskiego. Zamysłem Piłsudskiego było wyczekanie dogodnego momentu do decyzji strategicznej, którą chyba rozumiał jako odwrócenie sojuszy. Beck do końca chciał robić to, co Piłsudski pomyślał, tylko i wyłącznie jako środek prowadzenia działań politycznych i dyplomatycznych. To tyle. Tak. Proszę bardzo, kolega Łukrze. No chyba sprawy historyczne zostały tutaj wyczerpane. Ja od siebie mogę tylko potwierdzić, czy zgodzić się z tą tezą, że pakt Ribbentrop-Mołotow nie powinien być żadnym zaskoczeniem. Chociażby właśnie tak jak tutaj kolega wspomniał, spoglądając na stosunki, czy to prusko-rosyjskie, czy niemiecko-rosyjskie, czy niemiecko-sowieckie. No bardzo dużo na przestrzeni historii było tam po prostu zgodności interesów. No, nie wiem, od czego można by zacząć, chociażby od fascynacji Piotra Wielkiego Europą, czy od cudu domu brandenburskiego kończącego wojnę siedmioletnią, po przecież rozbiory wspomniane tutaj, czy od 1813 rok, traktat kaliski wymierzony przeciwko Napoleonowi, czy 1863 rok, już antypolski układ związany z wiadomym wydarzeniem. No wiadomo, pierwsza wojna światowa wybuchła między Rosją a Niemcami także, ale wiemy, że wiele czynników w administracji rosyjskiej było temu przeciwnych, czynników niemieckich, bo znamy tę sprawę z pewnością infiltracji, można powiedzieć, żywiołu niemieckiego w stosunku do administracji carskiej. No tak jak już tutaj kolega wspomniał, właśnie w 1922 rok Rapallo, czy 1926 rok układ berliński, przedłużony w 1931 czy w 1933, już ratyfikowany za III Rzeszy. Także to potwierdza, że Rosja i Niemcy mogą się na pewno dogadać.
właśnie jeszcze tylko parę słów na temat takiego układu sił, który powinien być znany Bekowi, Józefowi Bekowi. Przypomnijmy, że on był właściwie w całości odpowiedzialny za prowadzenie polityki dyplomatycznej. No tutaj dodałbym tylko do tego, co powiedział kolega, że Hitler panicznie bał się, może nie panicznie, no ale wzdragał się od prowadzenia wojny na dwa fronty i to była jeden z takich dogmatów, które przy, no prosta sprawa, przy ataku na Zachód, który miał być zabezpieczeniem zachodniej flanki w kwestii ekspansji wschodniej, no, musiał najpierw sobie zabezpieczyć wschód i tutaj sojusz z Polską właśnie miał temu służyć. Beck posługiwał się raczej takim dogmatem, też no, następny dogmat można powiedzieć, odziedziczonym po Piłsudskim, czyli no, starał się równoważyć pozycję Polski pomiędzy Sowietami i III Rzeszą, zanadto nie zbliżać się do żadnego z tych krajów. Tak więc no, Hitler, nie mając pewności, że na przykład Polska nie zaatakuje III Rzeszy, siłą rzeczy no, musiał ją spacyfikować. Oczywiście mówimy tutaj, musiał nie z perspektywy jakiejś moralnej, tylko z względnej w paradygmacie tej ekspansji III Rzeszy. I tutaj no, na pewno było właśnie to otwarcie wspomniane na sojusz z Rosją Sowiecką. Tak samo tutaj Stalin, jak kolega wspomniał, no, oczekiwał wojny w Europie. Potrzebował, jak to profesor Wieczorkiewicz też właśnie pisał, takiego lodołamacza, który by po prostu wywołał wojnę w Europie. I Stalin, Związek Sowiecki przystąpiłby do tej wojny na swoich warunkach właśnie parę lat później. Wiadomo, że już przygotowany do wojny, bo w ówczesnym czasie no, Armia Czerwona była w stanie, zwłaszcza dowództwo, dosyć opłakanym. Także no, do tańca trzeba dwojga, więc Józef Beck nie powinien być zanadto zdziwiony, tak, jeżeli jakoś realistycznie by podchodził do sprawy dyplomacji, ale Józef Beck bardzo ciekawą rzecz powiedział. On był zasadniczo też, kierował się pewnym dogmatem, czyli brakiem możliwości wojny pomiędzy Sowietami a Niemcami. On powiedział, być może właśnie tutaj ta agentura wspomniana go w tym upewniała, ale no nie ulega wątpliwości, że on taką wojnę wykluczał. Powiedział takie bardzo ciekawe zdanie, że III Rzesza i Rosja bolszewicka nie będą w stanie się nawet tolerować, bo są zbyt podobne do siebie. I zaraz właśnie do tego podobieństwa ideologicznego przejdziemy. No można się zastanawiać, czy Beck tutaj sensownie wypowiedział te zdanie, no bo taki argument moglibyśmy podnieść, że jeżeli coś jest podobne do siebie, no to można właśnie oczekiwać jakiegoś zbliżenia, czy przynajmniej w jakiejś taktycznej sprawie. Oczywiście można Becka w jakiś sposób tutaj rozgrzeszyć i nie powinniśmy chyba go aż tak potępiać. No, wiemy przecież, że ta wrogość nazizmu do bolszewizmu i vice versa była ówcześnie, jest oczywista. Adolf Hitler doszedł przecież do władzy, wygrywając rywalizację z partią marksistowską, z partią komunistyczną, z którą po objęciu tejże władzy krwawo się rozprawił. Również lektura Mein Kampf, słynnego rozdziału o ekspansji na wschodzie, no nie pozostawia tutaj wątpliwości. Adolf Hitler pisał po prostu, że jakikolwiek sojusz z Rosją jest niemożliwy, bo pisał także, no jakby on mógł spojrzeć w oczy tym masom robotniczym, które poparły właśnie Hitlera, które poparły ruch nazistowski, narodowo-socjalistyczny, często właśnie odchodząc od komunizmu. No to była taka właśnie rywalizacja na poziomie socjalnym. Ale to może później. Chociażby pakt antykominternowski, który najpierw z Japonią w 1936 roku, tak, a później Włochy w to weszły. Ten pakt świadczył o tym, że, no, są tutaj jednoznaczne zamiary wobec bolszewizmu. Tu mówiłem o Mein Kampf, oczywiście ta przestrzeń życiowa też słynna została tam wspomniana. Oczywiście hałaśliwa propaganda obu stron też tutaj właściwie od przejęcia władzy w III Rzeszy no,
obie strony widać było po prostu, że, no, że nie pałają się jakby sympatią. I tu przejdziemy, proszę Państwa, do tej sprawy ideologiczno-filozoficznej, można by powiedzieć, bo analiza tych dwóch, to jest w ogóle ciekawe. Ja bym chciał, żeby podczas tego mojego wywodu też gdzieś te pytanie postawić, na ile w ogóle ideologia ma znaczenie dzisiaj to mówimy geopolityce, czy w polityce, w doczesnej ekspansji, prawda, sił w grze interesów. Ten pakt Ribbentrop-Mołotow mówi nam, że niewiele tak naprawdę, bo z pozoru właśnie ideologiczne tutaj przeciwieństwa nie zapobiegły, nie były przeszkodą do takiego paktu. Beck, który zmarł w 1944 roku, jeszcze dożył wojny w 1941 pomiędzy Rosją Sowiecką a III Rzeszą, a Niemcami hitlerowskimi, mógł powiedzieć, że no właściwie jednak się nie pomylił, że ta wojna, on mówił, że spodziewa się wojny religijnej pomiędzy, tak to formułował, pomiędzy właśnie III Rzeszą a Związkiem Sowieckim. Mógł powiedzieć, że właściwie jego prognoza się sprawdziła. Jednakże tak też analizując stosunki w tamtym czasie pomiędzy Rosją Sowiecką a III Rzeszą, to można powiedzieć, że Hitler zaatakował Związek Radziecki dlatego, że ten nie wyraził takiej możliwości bycia neutralnym podczas operacji Lew Morski, czyli ataku na Wielką Brytanię. Można powiedzieć, że historia się powtórzyła z 1812 roku, kiedy Napoleon chciał pokonać Rosję, żeby rzucić na kolana Wielką Brytanię. I tu mamy pewną analogię, więc też tutaj z Beckiem można by polemizować, na ile tak naprawdę ta ideologia tutaj grała rolę, a na ile takie, no tak jak mówię, taka gra ekspansji doczesnej, interesów, polityka. Więc proszę Państwa, te pytanie tutaj stawiam. Być może jest tak, że człowiek, że ideolog, który przejmuje władzę, musi przestać być w pewnej mierze ideologiem i musi działać pragmatycznie. Tutaj przecież w tej sali padło zdanie, że Stalin był kontrrewolucjonistą, dlatego że odszedł od takich pryncypiów bolszewizmu. Był raczej wielkoruskim, można powiedzieć, takim czerwonym carem niż faktycznie bolszewikiem z krwi i kości. Dlaczego spojrzałeś w moją stronę? No, bo byłeś świadkiem. Jako świadkiem. Tak, ja nie jestem autorem tych słów. Tak, to powiedział tutaj. Oczywiście jest to dalekie nadużycie, aczkolwiek jest fakt, że Stalin troszeczkę odszedł od ideologii bolszewickiej, bo ona była po prostu paraliżująca w stosunku do budowania potęgi, odbudowywania potęgi sowieckiej Rosji. Podobnie Adolf Hitler, kiedy przejął władzę, odszedł od takich pryncypiów, przynajmniej socjalnych, czyli od pomysłów rewolucji społecznej. No, można tutaj właśnie wskazać na podobieństwo przy okazji partii NSDAP i bolszewików. Obie rywalizowały o właściwie ten sam elektorat, czyli masy robotnicze. Hasła były mniej więcej te same. No, można powiedzieć, że przeciętny robotnik niemiecki w tych czasach kryzysu nie za bardzo interesował się traktatem wersalskim. Bardziej mu tutaj zależało na sprawach takich jak liczba godzin pracy, czy szeroko, można powiedzieć, sprawy socjalne, no choćby przecież czerwona barwa sztandaru NSDAP, sztandaru hitlerowskiego, jest właściwie też nawiązaniem do tej sprawy robotniczej, z tym, że oczywiście tutaj jest emblemat taki pogański, swastyka, i można powiedzieć, że te dosyć podobne hasła głosiły te partie. Aczkolwiek tutaj z pewnością zwyciężył nacjonalizm czy szowinizm narodowy Hitlera, jednak internacjonalizm komunistyczny, no było to dla robotników niemieckich za dużo. Stąd też niektóre te przejścia, czasem całe, można powiedzieć, takie jednostki terenowe komunistyczne przechodziły właśnie do NSDAP. Ale proszę Państwa, to jest no właśnie próba nakreślenia tego pytania, o ile ideologia jest właściwie, o ile znaczy ideologia, być może ideologia bardziej
jest takim spoiwem wewnętrznym, czy bardziej pomaga przy pewne hasła, pewne, no, głosić, czy dojście do władzy, prawda? Tutaj jest motywowany określonymi hasłami ideologicznymi. Także, proszę Państwa, o samym podobieństwie ideologicznym chciałbym powiedzieć. No, jestem doktoratem filozofii, więc tutaj użyję tej najogólniejszej z nauk. Mianowicie zastanowimy się tutaj pokrótce, mogą to Państwo potraktować jako taką publicystykę filozoficzną. Zaznaczam, że to będę starał się w taki dosyć prosty sposób przedstawić. Tak więc, no, ideologia jest, jak wiemy, całościową wizją świata, więc żeby właśnie moim zdaniem tutaj należycie podejść, należytą diagnozę postawić, to musimy, no, wznieść się właśnie na ten poziom ogólności, który daje filozofia. Więc, no, spoglądając na taki chociażby podręcznikowy podział w stosunku do rzeczywistości w filozofii, mamy, no, wiemy, że mamy dziedzinę epistemologii, ontologii i mamy po dwa stanowiska w każdej z nich. Podręcznikowo tak można to określić. Więc zacznę od epistemologii. Jeżeli ktoś nie wie, jest to nauka o poznaniu, czyli mówi o tym, jak człowiek odnosi się poznawczo do rzeczywistości. Jest to ważne, bo, no, właśnie na tym polega odniesienie się całościowe do świata, na pewnym poznaniu. Więc tutaj mamy stanowiska realizmu i idealizmu. Pokrótce może wyjaśnię, bo nie wszyscy przecież muszą się interesować filozofią. Mówiąc tak oględnie, te stanowiska różnią się stosunkiem do relacji myśli i rzeczywistości. Czyli realizm uważa, że nadrzędna jest rzeczywistość nad myślą ludzką, a idealizm odwrotnie. Wybitny metafizyk, ojciec Mieczysław Albert Krąpiec, napisał, że idealizm pomaga ściśle rozumować i swobodnie myśleć, ale nie przystaje do rzeczywistości, nie pomaga poznawać rzeczywistość. Więc tu już gdzieś nam może się lampka zapalić, no, jeżeli ideologia jest oderwana od rzeczywistości, to niezbyt dobrze wróży na przyszłość. Tak więc, przenosząc to troszkę na takie, bo tutaj na nas oczywiście kwestie społeczne interesują, ustroju społecznego, relacji pomiędzy prawem a no, ustrojem i, czy władzą, a społeczeństwem. Tak więc, no, realista spogląda na rzeczywistość, widzi prawa, które nią rządzą. Na przykład tutaj nas interesuje, no, prawo naturalne, czyli niezmienna ludzka natura, dążenie człowieka do zachowania własności, do zachowania rodziny. To już Arystoteles powiedział, że jednostka, że człowiek ukochał sobie, można powiedzieć, dwie sprawy, czyli, no, ukochaną osobę właśnie i własność. I oddzielić go od tego jest bardzo trudno. Tak więc, jeżeli będziemy budować ustrój na bazie realistycznej filozofii, to prawo będzie służyć właśnie ochronie już istniejącego prawa naturalnego. Czyli jak mamy w Konstytucji na przykład, że prawo, że mężczyzna, że, przepraszam, małżeństwo to jest związek kobiety i mężczyzny. No i to jest właśnie forma, przykład ochrony prawa naturalnego. No bo tak naprawdę to nie od tej ustawy to się wzięło, że małżeństwo jest związkiem kobiety i mężczyzny, tylko po prostu ewolucyjnie jakoś, no, wykształciło się to w ramach budowania cywilizacji. Idealizm zupełnie inaczej podchodzi właśnie do prawa. Dla idealisty prawo nie będzie służyć ku temu, żeby chronić prawa rządzące rzeczywistością, czyli prawo naturalne, bo rzeczywistość jest dla idealisty, tu już widzimy brak zupełnej pokory i pewną pychę, jest taką, no, można powiedzieć, plasteliną kolokwialnie, którą on wedle swojej ideologii ma konstruować. I tu skąd na przykład bierze się totalitaryzm, tak filozoficznie, można powiedzieć, że totalitaryzm jest właśnie wynikiem ingerencji prawa w społeczeństwo z punktu widzenia właśnie takiej
no, takiego idealizmu, czyli każdy właściwie, każdy aspekt rzeczywistości społecznej ma być przez dane prawo kształtowany. Tutaj już oczywiście nam się, już chyba wszyscy wiedzą, że totalitaryzm zarówno narodowo-socjalistyczny, jak i komunistyczny skłania nas do tego, żeby przypisać obie ideologie właśnie idealizmowi. Także kwestia genetyczna, tu nie chodzi oczywiście o DNA, tylko o genezę wykształcenia się tych ideologii, też nas skieruje ku idealizmowi, bo zarówno tutaj Marx, ideolog komunistyczny, można powiedzieć, że wręcz wywodzi się od Hegla, czołowego idealisty niemieckiego. Tak samo w nazizmie, ten duch idealizmu, bo pamiętamy, że że Niemcy były, można powiedzieć, kolebką, były centrum idealizmu w Europie. Niektórzy też tutaj jeszcze schodzą do protestantyzmu, ale to polecę na przykład Państwu wykłady księdza profesora Guze na ten temat. Także oczywiście ktoś mógłby powiedzieć, że Marx zwalczał idealizm, bo faktycznie chyba największym wrogiem filozofii marksistowskiej, materializmu dialektycznego był idealizm, ale no, wedle mnie to jest na takiej zasadzie, jak dzisiaj określone środowiska walczą z mową nienawiści, podczas gdy są po prostu wręcz ociekają nienawiścią do wszelkich innych poglądów. Tak samo tutaj, no, znany nam mechanizm, złodziej krzyczy, łapaj złodzieja, żeby uciec, można powiedzieć. Więc proszę Państwa, tutaj jeszcze przy tym idealizmie, chociaż ja nie chciałbym tego wywodu mojego komplikować bardzo, ale zwracam uwagę, może ktoś będzie chciał doczytać, dochodzi do absolutyzacji kolektywu, czyli właśnie w obu ideologiach mamy do czynienia z całkowitym podporządkowaniem jednostki i osoby, co jest ważne, osoby, dla na przykład personalistów to jest, czy dla kontrrewolucjonistów to jest bardzo ważne, całkowicie podporządkowanie jednostki właśnie kolektywowi, nadrzędność, można powiedzieć, metafizyczna, to również jest źródło Hegla, który był skrajnym realistą pojęciowym i właśnie tutaj dokonywał takiej absolutyzacji bytu. Także, proszę Państwa, no, podsumowując to o tym idealizmie, idealizm jest próbą kształtowania, czy idealizm polityczny próbą kształtowania społeczeństwa z góry. Jest to obecne i w marksizmie, nie trzeba dużo tutaj mówić o tym, że właśnie idealistycznym jest przekonanie, że da się nagle z ludzi te dążenie do własności jakoś, powiedzmy, wyrwać, czy zniszczyć rodzinę. No. Być może w tym idealizmie narodowy socjalizm idzie trochę mniej, ale także te rojenia o jakiejś właśnie wspólnocie rasowej, które biorą się z folkizmu, który jest elementem idealistycznym w nazizmie. No, kwestia budowy nowych Niemiec. Adolf Hitler wielokrotnie wyrażał się negatywnie o wszelkiej maści reakcjonistach, o konserwatystach. Uważał ich za ludzi słabych, a sam właśnie chciał budować nowe Niemcy. To jest zasadniczy, to jest po prostu pogląd rewolucyjny, no bo zasadniczo idealizm jest prądem rewolucyjnym i dlatego kontrrewolucja i kontrrewolucja narodowa się mu sprzeciwia. Proszę Państwa, ale to jest na razie właśnie ta kwestia epistemologiczna. Widzimy tutaj zbieżność. Następnie mamy już, można powiedzieć, prostszą sprawę, czyli kwestię ontologiczną, a właściwie bym powiedział ontologiczno-etyczną, czyli podział na materializm i spiritualizm. No, pokrótce tylko powiem, że tak, oczywiście ja to upraszczam, ale to na potrzeby jakiejś, bym powiedział, publicystyki filozoficznej to jest wymagane. Także spiritualizm jest ideologia jest poglądem, który twierdzi, że czy przypisuje nadrzędność ducha nad tym, nie w porządku poznawczym, żeby nie mylić właśnie tych dwóch porządków, nadrzędność ducha nad materią i oczywiście materializm jest odwrotnością, no, wedle spirytualistów
No, na przykład materia pochodzi właśnie od ducha, czyli Bóg stworzył świat. Tymczasem materialiści uważają, że duch pochodzi od materii, a więc umysł, dusza, wiara jest po prostu wysoko zorganizowaną formą materii. No, nie trzeba tutaj za bardzo już też śledztwa robić historycznego, żeby wiedzieć, że marksizm i komunizm jest ideologią ściśle materialistyczną. Tutaj jest bardzo ważna kwestia, ja bym się odniósł do Feliksa Konecznego, do jego koncepcji quinquixu, czyli pięciu wartości, dwóch właśnie spiritualistycznych, czyli prawda i dobro. Materializm jest to antropologia, która człowieka redukuje, która właśnie odbiera mu ten wymiar duchowy, czyli powiedzielibyśmy za koniecznym prawdę i dobro. I no właśnie moralność, zwierzęta nie mają zdolności rozróżniania tego, co jest dobre i złe, i prawdziwe, prawdziwe i fałszywe, bo oczywiście nie mylimy instynktu zwierzęcego z moralnością. Także, proszę Państwa, jest to antropologia właśnie materialistyczna, redukuje człowieka do zwierzęcia. Co za tym idzie? Taka biologizacja, czy właściwie naturalizacja jest, tutaj sięga do teorii ewolucji i do darwinizmu społecznego. Obie ideologie są po prostu wręcz no, wykapanymi dziećmi bardzo popularnej w XIX wieku ideologii darwinizmu społecznego. Czyli właśnie no, materializacji, naturalizacji człowieka i postrzegania stosunków społecznych, rywalizacji pomiędzy kolektywami, tylko na bazie, no, co rządzi naturą, co rządzi ewolucją. Czysta siła, bezwzględna siła, nie ma żadnych sentymentów w przyrodzie. Więc tutaj przechodząc właśnie do budowania ideologii na materializmie, taka ideologia, jak widzimy, pozbywa się wszelkiej moralności, a jedynym prawem, które jest brane pod uwagę, jest czysta właśnie doczesna ekspansja. Więc podsumowując, no mamy kwestię idealizmu i realizmu. Obie ideologie są z pewnością idealistyczne, a tutaj mamy materializm i no, nie wspomniałem przecież o Bogu, o tym, że na pewno w obu ideologiach nie ma Boga, z pewnością nie ma deklaratywnie w marksizmie, no, w nazizmie deklaruje się oczywiście o tym, że czy Hitler na przykład w Mein Kampf wielokrotnie wspominał o Bogu, ale raczej no, nie musimy tutaj chyba dużo debatować na tym, że jest to ideologia bezbożna. No, chociażby możemy się odwołać do dwóch encyklik Mit Brenne der Sorge w 14 września przez Piusa XI została ogłoszona 21 października, odczytana we wszystkich kościołach w III Rzeszy, Niedzielę Palmową, a 17 września mamy encyklikę Divine Redemptoris przeciwko komunizmowi, ta była właśnie przeciwko nazizmowi. Czy ta już nie była odczytana we wszystkich kościołach. No niestety nie było takiej możliwości. I tu jest różnica. I tu jest, jednak w Niemczech tak, odczytano. To jest różnica. Pytanie, czy jest to różnica natury przypadłościowej czy istotowej. A w 39, 20 października encyklika już Piusa XII, pierwsza jego encyklika Summi Pontificatus, która ogólnie rzecz biorąc jest uderzeniem w państwo totalitarne. Summi Pontificatus. Także proszę Państwa, szukając tutaj zbieżności na poziomie filozoficznym, widzimy, że te zbieżności są. Obie ideologie są ideologią pychy. Są ideologiami właśnie idealizmu, są ideologiami próby wprowadzania w życie oderwanej od rzeczywistości utopii tak naprawdę, czy to rasowej, czy to klasowej w przypadku właśnie marksizmu. I nie ma żadnych proszę zwrócić uwagę, jakie to jest diabelskie, że tutaj nie ma żadnego oporu, żadnej moralności, tylko jest w wprowadzaniu tej oderwanej od rzeczywistości ideologii jest pełna bezwzględność.
No i proszę Państwa, jak wiadomo, często rzeczywistość jednak góruje nad, przynajmniej ja to mówię z realistycznego punktu widzenia, z punktu widzenia realisty, góruje nad ludzkimi złudzeniami, nad utopiami i pewne rzeczy nie da się po prostu zrealizować. Więc ta bezwzględność, można powiedzieć, jest takie sprzężenie zwrotne pomiędzy bezwzględnością a właśnie niemożnością rzeczywistości do ugięcia się przed tymi przecież wspaniałymi rojeniami ideologów. No a dzisiaj mamy nowy marksizm, który w ogóle już chce całkowicie zanegować i zniszczyć rzeczywistość. Ale to już jest inna sprawa. Więc tak podsumowując, oczywiście tutaj no, mówimy o zbieżnościach, ale jest różnica podstawowa, jest różnica strukturalna pomiędzy tym kolektywem. No, wiadomo, że mimo podobieństwa w działaniu, mimo podobnej filozoficznej proweniencji, nie da się pogodzić tak naprawdę bolszewizmu i nazizmu ze względu na to, że no, ten szowinizm, to przywiązanie do kolektywu dotyczy w ogóle zupełnie czegoś innego. Tutaj mamy klasę, proletariat, tutaj mamy rasę nordycką, rasę panów i no, nie da się po prostu pogodzić, bo trzeba by było tutaj wymordować na przykład burżuazję niemiecką, która należy do rasy panów, więc siłą rzeczy jest tu rzecz nie do pogodzenia. Pytanie, na ile właściwie to podobieństwo jest istotne, jeśli chodzi o wyjaśnianie takich kwestii historycznych, jak pakt Ribbentrop-Beck? No, zostawiam to pytanie. Beck? No, bo to z Zychowiczy by się powinien. Ribbentrop-Mołotow. No właśnie, bo to Beck, bo to Zychowicz przecież tutaj postuluje, że ta polityka jednak była błędna, antyniemiecka. Dlatego tak mi to przyszło do głowy. No na tym chyba zakończę. Można powiedzieć, że obserwuje się wśród ludzi, którzy się zajmują historią idei, przecenianie właśnie tej ideologii, tego o czym tutaj mówiłem. Z kolei ci, którzy w ogóle się nie interesują, nie zwracają uwagi na ideologię, no to twierdzą, że to w ogóle nie ma znaczenia. Ja myślę, że tutaj można by szukać złotego środka, co nie znaczy, że prawda leży po środku. Paradoksalnie, no, pewnie wpływ ideologii, idei jest bardziej pośredni niż takiej realnej polityki, niż realnych doczesnych interesów, ale z pewnością on istnieje. Przechodząc jeszcze do, bo mi teraz się przypomniało ten problem, który też poruszyłeś, czyli jak to dzisiaj jest, czy że to do dzisiaj odczuwamy skutki, prawda, tego. No, polecam właśnie też tutaj wykład księdza profesora Guza dotyczący istoty nazizmu, ale głównie z powodu na to, co tam jest powiedziane o rzeczywistości, o współczesności. I trzeba sobie powiedzieć, że ten idealizm nie został z pewnością w Niemczech przezwyciężony, no nie został przezwyciężony w komunizmie, czy w tym nowym marksizmie, neokomunizmie, który był tam obecny i wspaniale się rozwijał, ale także denazyfikacja była tylko jakby pozornym działaniem. Ale sugerujesz, że jest coś takiego jak neonazizm? Raczej bym powiedział... Neomarksizm jest faktem. Neomarksizm, tak. Neonazizm, według mnie te pierwiastki jakby filozoficzne, idealistyczne i materialistyczne z nazizmu przeszły, można powiedzieć, doszło do syntezy idealizmu i materializmu właśnie wśród elit niemieckich, które dzisiaj są przecież zarówno straszliwie zlewaczałe, jak też widać w nich niesłychany szowinizm taki kulturowy. No, pamiętam, tak pani się chyba Rybińska nazywa, taka dziennikarka, która mówi po niemiecku i ostatnio występowała w jakimś kulturalno-publicystycznym programie w Niemczech i ona powiedziała, że tam był temat patriotyzmu, który jest propagowany przez rząd, jeśli chodzi o jakieś tam działania kulturalne. I tam był taki Niemiec, który niesłychanie się oburzył, taka buta była z niego wręcz, z niego się wylewała, że tutaj, no jak to jest możliwe, mu się nie mieści w głowie, żeby patriotyzm, rząd mógłby patriotyzm szerzyć, prawda? No to myślę, że takie niuanse tutaj mogą nam ukazywać to, że ten szowinizm właśnie
mający też właśnie z tego idealizmu niemieckiego źródło, jest tam obecny. No, jeśli chodzi o Rosję, to wydaje mi się, że tam materializm został w pewnym sensie przezwyciężony, co można wywnioskować z jednak konserwatywnego, przynajmniej pozornie, deklaratywnie, kierunku, w którym idą elity rosyjskie. Jednakże idealizm jest tam cały czas obecny za sprawą oczywiście Aleksandra Dugina, który sam mówi o tym przecież, że jest idealistą i oddziałuje też na niektóre środowiska tutaj w Polsce. Tak więc filozoficznie bym tak powiedział, że pakt Ribbentrop, nie Beck, tylko Mołotow, jest cały czas żywy. Cały czas nie zostały te prądy przezwyciężone. Tutaj uważam, trzeba daleko idącej kontrrewolucji w filozofii, potrzeba przywrócenia realizmu i spirytualizmu. Jeszcze tylko na jedną rzecz, tam pan zasnął, chyba przynudzam. Na jedną rzecz tylko chciałbym, może się nie wyspał, bo długo pracował. Póki nie chrapie. No, póki nie chrapie, to nie śpi, prawda. Czym jest właśnie odwrócenie tego idealizmu materialistycznego, bo o tym mówimy, gdzie złudzenia są, gdzie wprowadzanie, można powiedzieć, ideologii opartej na złudzeniach, wprowadzanie utopii jest robione bez żadnej moralności. Odwróceniem tego jest właśnie realizm spirytualistyczny, czyli, jak ja twierdzę, prąd kontrrewolucyjny filozofii. I tutaj mamy działanie, nie jesteśmy oderwani od rzeczywistości, ale bierzemy pod uwagę wartości wyższe, czyli właśnie prawdę i dobro, mówiąc po koneczniańsku. Uważam, że w tę stronę musimy cały czas iść, musimy jakoś budować właśnie tę narrację, co jest bardzo trudne wobec idealizmu, który panuje na uczelniach i materializmu, który panuje na uczelniach w całym kraju, na całym świecie właściwie. Pod postacią postmodernizmu i pod postacią na przykład neomarksizmu, to są prądy, można powiedzieć, dosyć zbieżne. No ale w historii filozofii już wiele razy było, ludzkość doświadczała pojawiania się nowych idei poza murami uniwersyteckimi, więc nigdy nie warto tracić, moim zdaniem, nadziei i iść właśnie w stronę kontrrewolucji filozofii, aby, tak już zakończę, odnosząc się do naszego tytułu, aby przezwyciężyć tę niesłychaną, ten po prostu szatański wytwór, który te tendencje destrukcyjne, te tendencje, które ujawniły się niesłychanie cynicznym przecież, jednak trzeba powiedzieć, pakcie Ribbentrop-Mołotow. To wszystko. Dziękuję bardzo przedmówcom za ciekawe wprowadzenie. Ja mam kilka takich uwag. Rzeczywiście nie sposób się nie zgodzić, że oba państwa, i Niemcy, i Sowiety, były wrogami systemu wersalskiego. I pakt w Rapallo, jak gdyby o tym jak najlepiej świadczy, że tu już wspólne interesy znajdowali. I nie tylko jeżeli chodzi o korzystanie z tych poligonów, gdzie Reichswehra, tak, w tym czasie nie mogąc ćwiczyć na terenie Niemiec, ćwiczyła na terenie Rosji. Jako taki smaczek powiem, że nie pamiętam nazwiska tego twórcy Rapallo ze strony Niemiec. On patronuje pewnemu medalowi. Stresseman. No i właśnie, medal Stressemana otrzymał. Otrzymał wszystkie zmiany. Niedawno. No. Powiedzmy, że to nie jest w tej chwili istotne. Ważne jest to, że twórca Rapallo ze strony Niemiec, który patronuje temu medalowi, jak gdyby ten medal został przyznany między innymi, zdaje się, Bartoszewskiemu, a także, wydaje mi się, Donaldowi Tuskowi mniej więcej 10 lat temu. I oni te medale przyjęli, mimo że no, jak gdyby one symbolizują właśnie człowieka, który no, na pewno nie w interesie Polski, a raczej w interesie Niemiec i Rosji. No właśnie. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, ja jednak uważam, że, bo tu w twojej wypowiedzi, Krzysztofie, tak było, że raz mówiłeś, że są przeciwieństwa absolutne, ale jednak podobieństwa. No ja jednak widzę więcej podobieństw, wbrew pozorom, między komunizmem i nazizmem.
Zresztą tu jest druga książka, wydana 20 lat temu. Źródła finansowe komunizmu i nazizmu, czyli W cieniu Wall Street. Jest to bardzo ciekawa książka, którą wydałem 2 lata po tej książce. To była książka bardzo antyhitlerowska, ponieważ pokazywała, że zarówno Hitler, jak i wielu przedstawicieli elity niemieckiej było pochodzenia żydowskiego. Tu z kolei poszedłem do spraw bardziej praktycznych, to znaczy od kogo brali pieniądze. I autor, Pierre de Villemarais, to był członek francuskiego ruchu oporu antykomunistycznego, czyli nie tego Résistance, tych komunistów, którzy później mordowali na przykład członków rządu Vichy i tak zwanych kolaborantów hitlerowskich, ale on był rzeczywiście zadeklarowanym antykomunistą. Udało mu się też po wojnie pracować przez kilka lat w wywiadzie francuskim, w tych komórkach właśnie dotyczących Europy Wschodniej. Natomiast później tworzył tak zwaną organizację, która się nazywała, już powiem, Międzynarodowy Kongres Ruchu Oporu w Krajach Wciśnionych. Kongres ten odbył się w 1975 roku i między innymi z tego okresu była znajomość pana de Villemarais, na przykład z Antonim Macierewiczem. I jak żeśmy tą książkę wtedy w 1996-97 sprzedawali, robili promocję, przyjechał de Villemarais do Polski, to właśnie pan Antoni Macierewicz uczestniczył w promowaniu tej książki. Tu zresztą mam dedykację, ale nie od Macierewicza, tylko od autora po francusku. Natomiast co jest ciekawe, on tutaj pokazuje, że te same banki amerykańskie, no generalnie żydowskie, umiejscowione w Ameryce, w Niemczech, finansowały najpierw rewolucję bolszewicką i Lenina, a później Hitlera. Tu na przykład jest przelew z firmy General Electric, czyli jak najbardziej amerykańskiej, z dnia 2 marca 1933 roku. Przelew na rzecz kampanii wyborczej NSDAP w jednym z landów niemieckich, czyli jak gdyby finansjera amerykańska bardzo, bardzo się w to angażowała. Z drugiej strony jest też na przykład zdjęcie, no bardzo tutaj wysoko postawionych osób typu Göring, Hitler, Rehm w 1933 roku z panem Ernstem Hanfstenglem, to jest ten najwyższy w tym towarzystwie, który był bliskim przyjacielem i współpracownikiem Roosevelta i po prostu przedstawicielem Amerykanów na terenie Niemiec. Tutaj są też bardzo ciekawe informacje o tym, jak na przykład koncern IBM dążył do tego, żeby pomagać jak najbardziej w rozbudowie przemysłu niemieckiego, a także absolutnie nie krytykować Sowietów. Czyli moim zdaniem, jeżeli chodzi o tych, którzy wspierali ruch narodowo-socjalistyczny w Niemczech, a wcześniej ruch bolszewicki w Rosji, to w zasadzie idzie to prawie że w tym samym kierunku. Ja tu bym więcej widział podobieństw. Ja powiem tak, jeżeli mogę tylko ad vocem, bo bardzo króciutko. Jak najbardziej się zgadzam. Dla mnie podobieństwo ma charakter istotowy, a więc substancjalny, czyli można powiedzieć bardzo mocny. A różnice są natury przypadłościowej, więc tutaj jak najbardziej się zgadzam. Zresztą w jednym z poprzednich numerów Magna Polonia jest właśnie też artykuł Źródła finansowania terroryzmu. Ja tam napisałem artykuł opierający się częściowo na tej książce de Villemaresta, że teraz te same banki, które wtedy finansowały bolszewizm i
I właśnie nazizm w tej chwili często finansują państwo islamskie, które na przykład wydobywając ropę na terenach Iraku i Syrii, dzięki kontaktom z tymi bankami Rockefellera eksportują z państwa islamskiego ropę między innymi do Izraela i samochody w Izraelu jeżdżą na ropie wydobywane. Ale to żeśmy troszeczkę wbiegli w przyszłość, nie chcę teraz w takich sprawach tutaj ten. Co do sytuacji właśnie, bo ja bym chciał jednak doprowadzić tutaj do takiej sytuacji, że bardzo pięknie, filozoficznie, historycznie, politycznie, militarnie pewne rzeczy tu omawiamy, no ale muszą się liczyć interesy państwowe, a nie ideologie. I w pewnym momencie Polska, tak jak czytałem w tym moim wstępie do tamtej książki sprzed 22 lat, no, nie miała dobrego wyboru. Musieliśmy wybierać mniejsze zło, bo praktycznie czy wybór tego zgniłego Zachodu, tej pacyfistycznej Francji, czy obłudnej Anglii, wybór, którego żeśmy w zasadzie dokonali, ale no, okazał się dla nas fatalny, czy wybór bolszewickiej Rosji, czy wybór nazistowskich Niemiec, każdy z tych wyborów wydaje się był zły. Niemniej Polska tak jakiegoś wyboru musiała dokonać. I moim zdaniem tutaj kolega mówił, że była duża chwiejność w tej polityce. No ta tak zwana polityka równowagi między Rosją a Niemcami na pewnym etapie być może była dobra, natomiast no, przychodzi taki moment, kiedy trzeba dokonywać pewnych wyborów. Moim zdaniem na przykład rok 1936 no był już takim momentem, kiedy zaczęto, powinno się jakichś wyborów dokonywać. Dlaczego? Na przykład wybuchła wtedy w połowie lipca tak zwana wojna domowa w Hiszpanii, czyli no było to powstanie antykomunistyczne przeciwko rządom Volksfrontu, gdzie w zasadzie cała zgnilizna się zebrała od trockistów, anarchistów, komunistów, socjalistów, przez liberałów, masonów, no generalnie łączyło ich głównie to, że wszyscy byli bardzo antykatolicy i potwornie prześladowali kościół i duchowieństwo w Hiszpanii. No i przeciwko nim wystąpił generał Franco, który z kolei miał bardzo duże poparcie w oddziałach mauretańskich, czyli muzułmańskich. Było ich chyba ze 180 tysięcy w szeregach armii frankistowskiej, ale oni też bardzo dobrze i wiernie tutaj walczyli za katolicką Hiszpanię, co jest pewnym paradoksem. Ale właśnie, polityka ta właśnie takiej równowagi i brak opowiedzenia się, na przykład po stronie paktu antykominternowskiego, który był już wtedy szykowany, tych państw, powodował, że na przykład Polska popierała i sprzedawała broń obu stronom. No moim zdaniem no nie jest to zbyt, nazwijmy to, moralne. A nawet trzem. To znaczy komu jeszcze? W marcu 1939 roku 20 tysięcy karabinów i bodajże 5 tysięcy karabinów maszynowych zostało przemyconych w jaką stanca na teren Palestyny. A, no to... A, no tak, ale... 20 tysięcy karabinów to jest uzbrojenie dwóch dywizji piechoty, czyli mniej więcej 30 batalionów potrzebnie dla Śląska. Ja wiem. To jest cała grupa operacyjna. Jasne. No to znaczy, to właśnie to, co pan powiedział, pokazuje, że Polacy, polska dyplomacja sanacyjna, no chyba przekombinowała, bo tak. Nie dyplomacja sanacyjna, tylko czy państwo się kiedyś zastanawialiście, skąd wziął Piłsudski pieniądze na przewrót majowy? Nikt mi nie mówi, że przewrót majowy był zrobiony ze składek oficerskich. No. To nawet nie mogę panu powiedzieć, kto załatwiał Piłsudskiemu pieniądze. Nazwiskiem przybranym był Ignacy Matuszewicz, którego uczcił teraz pan Macierewicz. Mhm. I w zamian za to został najpierw przewodniczącym Komisji Skarbu w Sejmie, a potem ministrem finansów. Rezultat, przepraszam, tego matoła finansowego to był kryzys gospodarczy w Polsce, który się zaczął na rok przed Czarnym Piątkiem i osiągnął poziom spadku dochodów 60%. Tymczasem w Niemczech spadek dochodu narodowego to był 30%. To bardzo ciekawe. Myślę, że może zrobimy takie spotkanie na ten temat. Natomiast ja bym wrócił do tych lat 30. Nie wiem, znaczy, chodzi, musimy sobie zdawać sprawę z tego. Przegraliśmy wojnę w 26 roku.
No. No, ciekawa to jest teza. Ciekawa teza i ja bym się specjalnie, ale wróćmy jeszcze na chwilę. Dla, na przykład dla, moim zdaniem przekombinowało państwo polskie właśnie w tym, że w wojnie hiszpańskiej na przykład pomagali obu stronom. Z tym, że bardziej pomagali Volksfrontowi. Rząd polski sprzedał za 200 chyba 50 milionów złotych broni dla republikanów, a zaledwie za 20 czy 25 milionów, czyli 10 razy mniej dla strony narodowej. No, moim zdaniem trzeba było wtedy jednak się zdecydować, po której stronie jesteśmy. Moje sympatie zawsze były po stronie generała Franco, więc no jest to dla mnie przykre, że teraz się dowiaduję, że jednak republikanie byli. A tak samo z Żydami, no, po prostu z syjonistami. No, z jednej strony udawano, że naszym sojusznikiem jest Wielka Brytania, a z drugiej strony sprzedawano organizacjom i szkolono na terenie Andrychowa i w innych miejscach grupy syjonistyczne, jeszcze proszę mi pozwolić dokończyć, które no, jak gdyby prowadziły partyzantkę, walkę z Brytyjczykami i tak dalej. No, wszystko to było trochę przekombinowane i no, myślę, że zabrakło jednak, tu bym się chyba skłaniał ku tej tezie właśnie Zychowicza wcześniej wspomnianej, i takiej jakiejś realnej opcji proniemieckiej, bo była przede wszystkim opcja proangielska i profrancuska. Ona zwyciężyła, ona nas doprowadziła do tej klęski. Znaczy, opcja proniemiecka była, tylko była bardzo nieliczna i tak naprawdę jest ciężko uchwytna w źródłach, ponieważ w czasie, kiedy te negocjacje trwały, źródeł tak naprawdę się niewiele zachowało, no a po kampanii wrześniowej nikt specjalnie się nie wyświetlał z tym, że przemyślał o wychylać. Ale jest takie ciekawe źródło. W 1934 roku Piłsudski w swojej najwyższej generalicji zadał pytanie, czy Rosja, czy Niemcy będą pierwszym realnym wrogiem. Generał Sosnkowski napisał, nie pamiętam już dokładnie, jaką nam odpowiedź udzielił, natomiast generalnie zakończył swoją wypowiedź, no chyba, że pójdziemy na współpracę z Niemcami. Nie bez powodu nazwiska Sosnkowskiego w paru tam miejscach, gdzieś indziej też się wyświetla jako osoby, która prawdopodobnie myślała o czymś takim, co nie jest moim zdaniem niczym dziwnym, bo był to jeden z bliższych współpracowników i uczniów Piłsudskiego, który w czasie I wojny światowej związał się na pewien czas z państwami centralnymi, więc być może było to... Czy być może była to osoba, która faktycznie o tym myślała? Wiemy też, że niektórzy z ludzi pracujących w MSZ-cie brali całkiem poważnie pod uwagę możliwość takiej współpracy z Niemcami. Wręcz były pomysły na tworzenie list proskrypcyjnych działaczy komunistycznych czy żydowskich, którzy są zbyt antyniemieccy, antynazistowscy, bo trzeba będzie ich wysłać do Berezy w razie sojuszu z Niemcami. Zauważmy jedną rzecz, że zaraz pana dopuszczę do głosu, proszę spokojnie czekać, że w zasadzie no jednak w sanacji no, były powiedzmy te grupy, o których powiedziałeś, które jak gdyby myślało o współpracy z Niemcami, ale jednak bardzo silny był nurt no, zapatrzony właśnie we Francję, w Anglię i tak dalej. To był tak naprawdę nurt, który za bardzo chyba uwierzył w imperializm. To znaczy ten cel, który miał być celem najbardziej słusznym polityki II RP, w wyjęciu sanacyjnym, czyli Polska jako imperium, oni uznali, że już został zrealizowany i zaczęto traktować II RP jako równorzędnego partnera, który może, prawda, niektóre państwa wręcz rozstawiać po kątach, a biorąc pod uwagę gigantyczną różnicę potencjałów, ja powiem tylko, że Berlin miał 10 razy wyższy budżet niż cała Polska. Nie dało się tego w ten sposób prowadzić. Jeszcze tak przypomniałem sobie, jest taka jedna sytuacja, jeden aspekt a propos tej polityki ewentualnie proniemieckiej, mianowicie Walery Sławek. I do dzisiaj tak naprawdę nie wyjaśniono okoliczności jego dość dziwnej śmierci. Jest taka teoria, że Walery Sławek nie do końca popełnił samobójstwo. Prawdopodobnie ktoś mu pomógł. Znaczy był pomysł taki, że on się po prostu nawieść o tym, co chce zrobić Beck, czyli przyjąć te gwarancje brytyjskie, że chce dokonać zamachu stanu przy pomocy generała Sosnkowskiego i przedstawić polską politykę zagraniczną w ostatnim tak naprawdę momencie, kiedy to było możliwe na konkurs proniemiecki. To nie wynikało z proniemieckości samego Walerego Sławka, to wynikało z jego dość trzeźwej i chłodnej analizy po prostu tego, co się dzieje w polityce i po prostu zysków i strat, jakie możemy mieć w sojuszu, ewentualnym sojuszu współdziałaniu, bo to nie musiał być przecież sojusz wojskowy z Niemcami, a jak jest Francja. No to też nie, na koniec, też nie jest przypadkiem, że i Sławek, i Sosnkowski byli bardzo bliskimi przyjaciółmi i współpracownikami Piłsudskiego. Jeszcze takie pewne ciekawostki, na przykład we wspomnieniach biskupa Wojska Polowego Gawliny
pojawia się informacja, że w styczniu 1939 roku, no on znał tych wszystkich ludzi, bo później był na emigracji i z nimi współpracował jako biskup polowy Wojska Polskiego, doszło do pierwszego spotkania, jak on to nazwał, po prostu rządu Władysława Sikorskiego. Że już wtedy te środowiska frontu Morsz i tak dalej chciały stworzyć alternatywę dla sanacji, no ale znowu ta alternatywa była skrajnie prozachodnia, probrytyjska, profrancuska, a co ciekawe, w tym spotkaniu w styczniu 1939 roku według wspomnień biskupa Gawliny brali udział wszyscy biskupi późniejszego rządu w Londynie, oprócz samego Sikorskiego. Natomiast kto zawiadywał tym zebraniem w styczniu 1939 roku? Józef Rettinger, który już wtedy przygotowywał jak gdyby alternatywę dla sanacji. Oczywiście bardziej bojąc się, że sanacja może pójść z Niemcami, oni próbowali jeszcze bardziej związać politykę polską z polityką brytyjską. Krótki protest. Pan Rettinger był de facto człowiekiem otoczenia Roosevelta. No tak, no zresztą jako... Rozwijam zupełnie inną politykę. Czyli nie brytyjską, a bardziej amerykańską? Oczywiście. No niemniej... Wsadzenie kota do rządu Sikorskiego nie było stanowiskiem probrytyjskim. Polecam takie wspomnienie bodajże majora Jaśmińskiego, szefa 6 oddziału Naczelnego Wodza w Londynie. Szósty oddział odpowiadał za przerzuty do Polski i łączność z krajem. Czy dokładne przeczytanie tego i przetrawienie może drastycznie zmienić spojrzenie na historię? I jeszcze jedna uwaga do panu. Byście zupełnie nie zwrócili uwagi na działania Stanów Zjednoczonych od roku 36, 37, dążenie do wojny najpierw z Japonią, ale nie tylko. Stany Zjednoczone cały czas dążyły do rozbicia Imperium Brytyjskiego. Jedną z mało znaczących przyczyn, ale mających duże znaczenie dla polityki wewnętrznej, to było to, że Stany Zjednoczone z kryzysu roku 28 wyszły dopiero w roku 41. Kiedy 15 tysięcy bodajże ton angielskiego złota, tak się wtedy mówiło, znalazło się Fort Knox jako zabezpieczenie ten. O tym się zupełnie zapomina, że tu rozgrywał ktoś inny. Jasne. Kończąc już i za chwilę panu przekazuję głos, chciałem zwrócić uwagę też, że po śmierci Piłsudskiego no powstają takie inicjatywy jak OZON, prowadzone są rozmowy między sanacją a różnymi środowiskami narodowymi, także z ONR-em. Powstają takie środowiska, nie wiem, jak Jutro Pracy. To jest jeszcze bardziej radykalne. I jeszcze bardziej radykalne. To był państwowy, który był niczym innym jak sanacyjnym ONR. No właśnie. Chodzi o ideologię. I dla mnie na przykład takim też momentem, kiedy ta polityka polska zamiast właśnie być taką polityką równowagi, a mogła pójść w innym kierunku, no to był na przykład czerwiec 1936 roku i ta no, nieudana w sumie próba Adama Doboszyńskiego, marszu na Myślenicę, kiedy on myślał naiwnie, że takie ruchy powstaną w całej Polsce, że na wszystkie mniejsze i większe miasta będą szły jakieś grupy narodowców, tak jak kiedyś czarne koszule szły na Rzym. I po prostu liczył na to, że dokona się już właśnie w 1936 roku rewolucja narodowa. No, sanacja, mimo że próbowała iść w kierunku idei narodowej, jednak stłumiła dosyć szybko i łatwo ten bunt Doboszyńskiego. I mówię, no, były to ciekawe czasy, bo rzeczywiście wiele, wiele się działo. Natomiast z tego, co ostatnio mówił w wywiadzie, który przeprowadzałem, dr Stanisław Krajski, dotarł on do dokumentów, że podobno była przygotowywana na wrzesień 1939 roku ustawa,
rozwiązująca działalność partii politycznych w Polsce. Czyli w Polsce takie rządy autorytarne były przewidywane. Oczywiście wydaje się, że to byłoby no, najlepsze chyba rozwiązanie, zwłaszcza w tamtym czasie. No bo wszelkie próby właśnie demokratyczne, właśnie to, co robił w imieniu, tak jak pan powiedział, Amerykanów Rettinger, a w zasadzie no, masonów amerykańskich, to tudzież inni zwolennicy współpracy czy z Anglią, już nie mówię o agenturze sowieckiej, no wszystko to, to jak gdyby rozbijało Polskę. No to, to naprawdę ten tygiel był bardzo trudny, ale Polska musiała wybrać. Musiała wybrać jakieś mniejsze zło i tak naprawdę trudno było ten. Proszę bardzo, może, bo pan tutaj, rozumiem, że jakaś wypowiedź, ale nie koreferat, tylko parę minut mam. Ja chciałbym krótko, bo właśnie, no właśnie. Pamiętajmy, że oczywiście wiadomo, że odrzucanie spiskowej to idzie jest głupotą, ale też nie wszystkie działania są tym spiskiem. Chciałem się odnieść do tego handlu bronią z Hiszpanią. No, myślę, że rozwiązanie jest proste i wolnorynkowe. Otóż Franco brał na kredyt, a Republikanie płacili gotówką i złotem. Więc wiadomo, że dzięki temu ci to dawali Franco bardziej zakładali, że musi wygrać, dlatego byli skłonni dawać mu więcej. Ale w tym momencie myślę, że Polacy po prostu stwierdzili, że wolą mieć, prawda, garści. Od razu niż liczyć na to, wygrali. Czyli byli to tacy Polacy wyznania pieniężnego chyba, bo to uznali, że lepiej sprzedać komunistom za żywą gotówkę za złoto niż generałowi Franco, który nie wiadomo czy wygra i kiedyś... A to jest duża różnica. Jak? Swoim. No dobrze, no... To jest ciekawa uwaga, bo rzeczywiście skarb Hiszpanii został przez rządy republikańskie w zasadzie całe złoto, znaczy w większości poszło do Rosji, natomiast częściowo na pewno za te polskie dostawy też oni pewnie w miarę szybko się rozliczali. Proszę bardzo, tutaj pan. Zwróćcie się jednak, że panowie bardzo tu nakomplikowali nam tą historię i filozofię. Pana zdaniem to było dużo prostsze, tak? No może ja powiem swoje zdanie. Nie wiem, można się ze mną nie zgadzać oczywiście, ale na uniwersytetach obecnie bardzo się komplikuje bardzo wiele rzeczy, zupełnie niepotrzebne, a sprawy bywają bardzo proste. No nie wiem, jeżeli chodzi o ideologię, no, sprawa jest prosta. Każda ideologia jest kłamstwem. Nie da się określić czegoś idealnie jako idealizm, coś co wynika z kłamstwa i nazywane jest ideologią. Czy to będzie sowiecki komunizm, czy idealizm niemiecki. O, idealizm niemiecki, ja przytoczę, no, chyba nie pamiętam wszystkiego, ale jakieś może 2-3 tygodnie temu miałem w ręku książeczkę myśli Goethego, w której Goethe mówi o Niemcach właśnie o ich idealizmie z pewną drwiną. Mówi coś takiego, znam was, wy niemiaszki, tak to słownie mówi. Dalej nie pamiętam, tego szkoda, wiedział, miałbym to przy sobie. W każdym razie z idealizmem, no właśnie. Dla mnie sprawa jest prosta. Niemcy i Rosja zawsze byli agresorami, działali w sposób zbrodniczy i można takie proste porównanie zrobić. To są gangsterzy współdziałają tak długo, jak długo im się to opłaca i jak długo nie są pewni, że mogą wygrać między sobą. I to była taka gra. Gangster jednak zawsze jest gangsterem i zawsze chce być jedynym. I zawsze włoży nóż przyjacielowi, gangsterowi wtedy, kiedy wierzy, że już może i że mu się uda. No tak było z II wojną światową. Tak było wcześniej i tak jest teraz. Tak jest teraz. Się można przepraszam. Przypady. Jeszcze jedno. Wspomniał pan, panie Rafale, o bankach. Banki w roku 1917, później 33. 33, tak dalej. A banki dzisiaj co robią?
niszczą narody, zadłużając je potem. Mógłbym pokazać film, który mam nagrany, w którym Afrykanie, to jest film chyba, nie pamiętam, francuski zresztą, albo amerykański, w którym pokazuje twórca tego filmu, jak banki amerykańskie, a amerykańskie, tak jak pan powiedział, że w Ameryce. I jak oni właśnie oszukują Afrykanów, tak? I tam dzieje się coś takiego, że banki dają pożyczkę na plantację bawełny, ale tak oprocentowano, że tej pożyczki Afrykanie nie mogą spłacić. I później Afrykanie mówią taki komentarz. No, jeżeli tak będzie, to my przyjdziemy do Europy. To jest film sprzed kilku lat. To samo te banki robią w Południowej Ameryce dzisiaj i w wielu innych miejscach. Nie będę już komentował tego dalej, a to wszystko. No dobrze, mam. Proszę Państwa, puszczę puszkę, jeżeli Państwo mogą wspomóc nasze spotkanie, to bardzo bym prosił. Chciałbym się tutaj odnieść. Natomiast a na przykład Panu bym zadał takie krótkie pytanie. To w takim razie, z którym gangsterem, albo w ogóle z kim powinna Polska w 1939 roku Pana zdaniem pójść? Bo Pan twierdzi, żebyśmy skomplikowali, ale no, my szukamy... Nie, ale konkretnie, konkretnie. Tu mam rozwiązanie o dwóch panach, którzy są mieli na mnie. No ja wiem, ale to Pan ucieka przed odpowiedzią, a Polska musiała w tym czasie dać konkretną odpowiedź. Albo robimy to, co żeśmy zrobili, to znaczy z Francją i Anglią, którzy nas po prostu zdradzili, albo trzeba było wybierać, bo najgorsza rzecz, porozumienie Rosji z Niemcami, to zawsze się dla nas najgorzej w historii kończy. Pana, ale jeszcze, a jak mi się skończyło, czy się zastanawiamy porozumienie Polski z Niemcami? No. Wojna II światowa skończyła się podobnie, jak się skończyła. Powinniśmy jeszcze bardziej przegrali niż Węgrzy. Dlaczego? Dlaczego bardziej przegrali, skoro przyszliśmy później do wojny? Dlatego, że Węgrzy nie siebie niespełna, zanim Hitler ich wykończył, milion desantów Belgii. Nie zapominajmy, że w Rosji, że w Sowietach walczyły dwie strony na zachód. Strona, nazwijmy to, postleninowska i strona stalinowska. Zgoda była tylko na poziomie słówek i publicznego pokazywania się dla maluszków. To znaczy też dla delegatów i tak dalej, którzy mogli roznieść wszystko w tym. I teraz przegrywamy to, myśmy mieli tego desantu prawie 4 miliony. Ile 200 tysięcy zrobiło po wojnie, a ile by zrobiło 4 miliony, plus powiedzmy ze 2 miliony zrewoltowanych Ukraińców i plus pół miliona zrewoltowanych Białorusinów. No tak, ale założeniem tej koncepcji z Niemcami w ujęciu Piotrka Zychowicza, w ujęciu profesora Wieczorkiewicza jest to, żebyśmy tej wojny nie przegrali tak, jak ją przegraliśmy. Ponieważ byśmy dali radę zaatakować Związek Sowiecki wcześniej i go rozbić. A Niemcy zostałyby rozbite przez Stany Zjednoczone i zostałyby zrealizowane dwa warunki uzyskania niepodległości po wojnie. Rozbicie Niemiec i Związku Sowieckiego. Akurat wyobrażam sobie, że Stany Zjednoczone by przepuściły Polskę. Ale gdzie przepuściły? Ale gdzie by miały ją przepuszczać? My rozbijamy Związek Sowiecki z Niemcami, a w momencie, kiedy Stany Zjednoczone włączają się do zabawy, ogłaszamy neutralność albo wręcz odpowiadamy wojnę Niemcom. To można ogłosić, że ląduje na, powiedzmy sobie, Marsie. Ale nie, to nie jest chyba inna metodologia. Dokładnie, inna metodologia, to jest kwestia bardzo realna. No. Aha. Ucieczny przykład, na czym to polega. Ale trzeba na taki scenariusz został zrealizowany w I wojnie światowej. On nie jest wzięty w ten sposób. Została rozbita Rosja, a zaraz potem Niemcy. W pierwszej wojnie światowej nie było towarzysza Roosevelta. Ale były te same banki amerykańskie. No przecież one nie wzięły się po pierwszej wojnie światowej. Proszę pana, to nie banki rozgrywają. Banki wtedy były... Może w kuluarach już dokończymy ten... Jasne. Ja chciałbym tutaj się odnieść jeszcze do tego panu. Poczekaj sekundę, bo jeszcze Adrem nie mówił Krzysztof. Proszę pana, tutaj pan powiedział, że jest... jakieś skomplikowanie faktycznie, no to może na pierwszy rzut oka tak wyglądać. Odniosę się do tego, co pan powiedział o ideologii, że wszelka ideologia jest kłamstwem. To zależy, jaką definicję ideologii przyjmiemy, bo faktycznie, jeżeli będziemy na przykład za profesorem Wielomskim, czy ogólnie tak raczej przyjętym
wśród historyków idei z pojęciem, jeżeli będziemy operować, że ideologia jest no właśnie takim idealistycznym obrazem świata, którego immanentną częścią jest idealizm, no to można się z tym zgodzić. Trzeba przecież zwrócić uwagę, że ideologie pojawiły się dlatego, że ludzkość straciła całościowy obraz świata, który dawał ludziom katolicyzm. I to jest wynik, nowożytne ideologie są wynikiem oczywiście sekularyzacji. Jednakże ja tutaj powiedziałem o swojej definicji, którą zaczerpnąłem od docenta Koseckiego, czyli jako ogólnie całościowy obraz świata, więc jest to po prostu to, co pan powiedział, że wszelka ideologia jest kłamstwem. No, w przypadku tej przyjętej przeze mnie definicji jest, nie trzyma się kupy, o tak bym powiedział, jest bezsensowny. Co do tego upraszczania, to oczywiście i gangsterstwa, można by było tak powiedzieć, wręcz ja bym się z tym zgodził, to jest idealne podsumowanie tego, co mówiłem. Tylko co z tego wynika? Tylko jakbym tutaj miał parę zdań powiedzieć, to chyba nie byłoby prawda powodu, żeby tutaj przychodził, więc być może ktoś chciałby też troszeczkę bardziej taką pogłębioną filozoficzną analizę usłyszeć. Okej. Okay. Marku, pytanie, proszę bardzo. Jeszcze krótkie pytanie. Tutaj nie padło słowo o sojuszu załóżmy Polski z Czechosłowacją. Mm-hmm. Nie analizowaliśmy takiej alternatywy właśnie. Może panowie coś na ten temat. Znaczy w kontekście paktu Ribbentrop-Mołotow bezpośrednio, no to takiej koncepcji nie mogło być, bo nie było Czechosłowacji od pół roku na mapie Europy. Kontakty polsko-czechosłowackie faktycznie miały miejsce na poziomie sztabowym i militarnym, natomiast one w dużej mierze rozsypywały się z powodów czechosłowackich. To znaczy to Czechosłowacja w dużej mierze, Czesi tak naprawdę, w dużej mierze nie chcieli sojuszu z Polską, ponieważ uważali Polskę za, skądinąd słusznie, za swojego głównego rywala w regionie i za kraj, który może rozbić jedność tzw. małej Antanty. A kiedy już przyszedł ten moment, kiedy oni faktycznie mogliby chcieć współpracy z Polską, byli już zbyt słabi i zbyt osaczeni, żeby nawet sojuszu z Polską ważyć się na Niemcy, ponieważ armia czechosłowacka jest trochę przeceniana, jeśli chodzi o zdolności operacyjne. Przykładowo doktryna czechosłowacka była jeszcze bardziej reakcyjna niż doktryna francuska. Ona w ogóle nie zakładała działań ofensywnych. Generalnie doktryną czechosłowacką było stanąć za bunkrami i linią gór i wyłącznie bronić się i czekać, aż Francuzi, Brytyjczycy, potem jeszcze Związek Sowiecki, z którym nawiązano sojusz wojskowy, załatwi sprawę. Możliwości ofensywne były niewielkie. Możliwości ofensywne Polski w roku 1938 czy nawet na początku 1939 też śmiem twierdzić, że były niewielkie, co dobitnie dokazał wrzesień, który jak najbardziej wykazał bitność polskiego żołnierza, natomiast problemy tak na poziomie logistycznym, na poziomie dowodzenia, na poziomie wyposażenia i jeszcze pewnie paru innych i organizacji pola walki. Więc oczywiście ten sojusz teoretycznie mógł być przeciwwagą dla Niemiec, natomiast na pewno by nie zatrzymał ich. W sensie Niemcy by nie zatrzymały się politycznie, my to wiemy, bo uważał po prostu się za silniejsze niż Polska i Czechosłowacja razem wzięte. Nie możemy tutaj wykluczyć karty sowieckiej, to znaczy wojna Niemców z jednej strony z koalicją polsko-czechosłowacką prawdopodobnie zakończyłaby się jakąś ingerencją sowiecką. Więc to też nie byłby zbyt dobry sojusz, znaczy zbyt dobry wariant. A po trzecie, tak jak mówię, to przede wszystkim Praga tego sojuszu nie chciała, ani Polska. Były środowiska na terenie Czechosłowacji, osób, oficerów wywodzących się na przykład z korpusu czeskiego w Rosji, które no, miały tą ideę porozumienia z Polakami, ale oni nawet we własnej armii nie byli w stanie tego przeforsować, nie mówiąc już o tych rządach w zasadzie przesiąkniętych masonerią jeszcze bardziej niż w Polsce, jeszcze bardziej zapatrzonych, to co kolega powiedział, na Francję i Anglię. Natomiast no niewątpliwie Czesi byli jednym z największych wtedy eksporterów broni i zdobycie przez Niemców ich przemysłu zbrojeniowego bardzo poprawiło sytuację Niemiec, jeżeli chodzi o produkcję nowoczesnego uzbrojenia i przejęcie w zasadzie bez walki całego uzbrojenia armii czechosłowackiej, więc to było na pewno w 1938 roku dużym handicapem, jaki uzyskał Hitler po Monachium. Drobny komentarz jeszcze do tego, co pan powiedział. Konkretnie oficerowie po
z korpusów wschodnich w dniu 13 bodajże marca 1939 roku postanowili rozbroić wojska słowackie, na co Hitler zareagował dosyć nerwowo wezwaniem Hachy i przygotowaniem wkroczenia do Czech. I dopiero rozbrojenie armii czeskiej spowodowało chyba panikę Hitlera. To znaczy, ja sobie to tak tłumaczę, że postanowił wtedy dopiero rozpocząć pracę nad planem białym, jako iż to znaczy to wkroczenie do Czech gwarantowało niemal natychmiastowy rozwój wojny z mocarstwami zachodnimi, kiedy Hitler przygotowywał się de facto na rok 1944, kiedy nastąpiłaby równowaga floty niemieckiej i brytyjskiej. O tym nie zapominajmy. No, o tym wątku, że chcieli tą armię słowacką, znaczy część, słowacką część armii czechosłowackiej, tak? 50% oficerów to byli Słowacy. Aha. Ale o tym nie słyszałem, to dziękuję za bardzo ciekawy głos i bardzo ciekawą informację. Czy są jeszcze jakieś głosy w dyskusji? Chce pan nam pewno powiedzieć, z którym gangsterem, tak? Chce pan to powiedzieć, no dobrze. Ja nie mówiłem, że z którym Polska... Ale musieliśmy kogoś wybrać. Nie musieliśmy. Czyli dobrze, żeśmy zrobili, tak? Nie wiem, czy dobrze. Dobrze to chciał Piłsudski. Jeszcze wcześniej, w roku 1935 proponował... Tą wojnę, tak? Prewencyjną. Złapać się i po prostu ograniczyć ich możliwości wkroczyć do Niemiec wspólnie z Francją. Co też wykazało, co też jest dowodem na to, i efekt tej ewentualnej propozycji, jeżeli to jest prawda, też jest tylko dowodem na to, że należało pójść z Niemcami. Ponieważ Francja w sytuacji, w której wojna z Niemcami w roku 1933 była meczem do jednej bramki, Francja odmówiła. Więc skoro Francja odmówiła w roku 1933, było oczywiste, że i w 1939 to bardzo to straci. My jesteśmy cały czas w tej samej sytuacji, dzisiaj również, tylko że dzisiaj sytuacja jest trochę lepsza. Nie wiem, na ile lepsza, ale lepsza. Francuzi są biedniejsi? Ciemniejsi. Są bardziej opaleni. Francuzi. Ale mają Macrona, nie Sejana. No makają, makaron teraz mają ten. Dobrze, czy są jeszcze jakieś... Proszę bardzo. Proszę wysłuchać jeszcze tych osoby, które... Pytanie, bo chciałem... Co panowie myślą o skutkach faktur inwestorów Mołotow, bo jakby nie było jedną Badelki Kerzona, czyli zamieszkujemy tylko w państwie ograniczone do tej granicy, gdzie mieszkają Polacy i nie mamy styczności, jakby to powiedzieć, ze swoim dziedzictwem pierwszej Rzeczypospolitej, czyli współżyciem z innymi narodami, tak jak Białorusini, Rosjanie, Rusini. Co by państwo na ten temat powiedzieli? Niewątpliwie żyjemy w dobie efektów paktu Ribbentrop-Mołotow, a raczej tego, co było następstwem paktu Ribbentrop-Mołotow. Pakt Ribbentrop-Mołotow nie był tak naprawdę dokumentem, który miał być wykonywany w jakiś określony sposób. On był pewną, jakby zarysem pewnych intencji, których zresztą tak niespecjalnie zamierzano w długiej perspektywie czasu dotrzymywać. Generalnie pakt Ribbentrop-Mołotow był potrzebny obu stronom, Niemcom i Sowietom, po to, żeby jak najszybciej rozpętać wojnę, ponieważ tak naprawdę obu stronom zależało na czasie. A efektem II wojny światowej w tym układzie jakby ostatecznego rozegrania między Niemcami a Sowietami jest niewątpliwie obecny kształt Polski i obecny kształt całej Europy Środkowo-Wschodniej. Więc najbardziej jestem zgodny z tezą, że żyjemy w świecie, który jest następcą tego paktu. Znaczy jeszcze jedno... Tak jak my żeśmy swoje ziemie na wschodzie stracili, tak na przykład, no można powiedzieć, Ukraina nadal korzysta z tego, tak de facto, paktu Ribbentrop-Mołotow. Nawet przez tak zwany zupełny przypadek święto niepodległości Ukrainy jest obchodzone 24 sierpnia, czyli według czasu moskiewskiego 24 sierpnia pakt Ribbentrop-Mołotow był podpisywany i tak naprawdę to, że w tym kształcie, a nie innym Ukraina w tej chwili istnieje, no de facto zawdzięcza to temu paktu. Zresztą podobnie jak państwa można powiedzieć
Bałtyckie oraz Białoruś swój kształt w znacznej mierze odziedziczyli po tym pakcie, którego mogą nie lubić, może im się to nie podobać. Albo tak jak Lewica twierdzi, że ten pakt właśnie był bardzo dobry, bo uratował narody zachodniej Białorusi, zachodniej Ukrainy przed wręcz włączeniem w strefę niemiecką, że był słuszny i że tam żadnych antypolskich tajnych porozumień nie było. Jedną rzecz tylko, że tutaj, jak rozumiem, ta alternatywna historia przez nas obecnie uprawiana nie służy na przykład temu, żebyśmy jakieś nazistowskie sympatie czy sympatie w kierunku do nazizmu wykazywali, tylko właśnie chodzi o to, żeby wyciągnąć lekcję na przyszłość z polityki Beka, z polityki być może błędnej i która właśnie, no, chyba trzeba jasno powiedzieć, no, przyniosła Polsce ogromną klęskę, tak jak tutaj pan czy przedmówcy powiedzieli, więc niech to będzie dla nas nauczka i to, co my tutaj mówimy, jest jakoby, przynajmniej ja to tak rozumiem, pewną konstruktywną krytyką, która ma służyć w przyszłości. To znaczy, przepraszam, jeżeli to ma być krytyką, to chciałbym jeszcze, żeby wszyscy Państwo zapamiętali sobie podstawową zasadę działania sztabów ruskich i niemieckich. Wojnę, do wojny się przystępuje, jeżeli została już wygrana dyplomatycznie. Także w momencie, kiedy była mowa o wojnie, zaczęła być mowa o wojnie. To w takim razie Niemcy przegrali wojnę 3 września już. Nie, Niemcy przegrali wojnę chyba w 1938 roku. Przegrali 3 września, bo 3 września ich zamysł, żeby zlokalizować wojnę, się nie udał, bo stała się to wojna światowa. A w tym układzie było oczywiste, że wplątają się Stany Zjednoczone, co automatycznie sprawiało, że Niemcy tę wojnę przegrali. Chyba myślę, że stanie to może udowodnić. I chyba tak należy przyjąć. No, prawdopodobnie wszyscy dążyli do wojny oprócz Polski, która właśnie zamiast się zdecydować, że z kim do tej wojny wchodzimy. 5 września niektórzy oficerowie z Podolskiej Brygady Kawalerii liczyli na to, że będą ostrzyli szable na drukach Berlina. No właśnie. No, czyli kompletnie osobiste. Czyli kompletna jakaś paranoja, a 31 sierpnia 1939 roku gazety donosiły w Polsce, że w Niemczech straszny kryzys, że Niemcy są słabe, że Niemcy nie są zdolne do ataku i tak dalej. No, taka... Tak donosił nasz wywiad również szczerze jak to, że w 1937 roku Rosja się rozsypała. Sowiety, przepraszam. Tak. Odróżniajmy Rosję od Sowietów. Sowiety się rozsypują. Mhm. No właśnie, i teraz jest kwestia taka. No, ja tu się też skłaniam do tego, co kolega powiedział, że no, moim zdaniem jednak mimo wszystko, wybierając mniejsze zło, to mniejszym złem było pójść z Hitlerem przeciwko Sowietom, niż to, do czego doprowadziła nasza polityka, że liczyliśmy na sojuszników, którzy się okazali, no, nazwijmy to, dosyć egzotyczni, nie ruszyli jak gdyby palcem w bucie. Hitler na to liczył. No, Hitler na to liczył i okazało się, że miał rację. No. Przepraszam, jeszcze jedna rzecz. Bodajże w dniu 21 sierpnia, po podpisaniu pewnego paktu, gdzie Niemcy reprezentował niejaki Seyss-Inquart, druga strona jest niektórym znana, Hitler do kilku generałów, których zgromadził, powiedział jedno: teraz mamy wszystkich w ręku. I na to liczył do chyba jesieni 40 roku. A co to za pakt? Tam Seyss-Inquart był gaurajterem, nie wiem, czy całej Austrii, czy Dolnej Austrii, a pakt to był pakt zawarty pomiędzy nim i przedstawicielami bardzo licznej społeczności będącej w Wiedniu, która miała reprezentować współbraci z Anglii i Stanów Zjednoczonych. Czyli bardzo ważny pakt w sumie, o znaczeniu międzynarodowym. I teraz, żeby nie było wątpliwości, wywiad polski miał informację o tym, w maju 40 roku na podstawie rozmów z komendantem wywiadu specjalnego w województwie lubelskim.
Mogę panu część tych materiałów udostępnić? No myślę, że to są materiały, które mogą być przygotowaniem do kolejnego bardzo ciekawego spotkania. Nie, nie może pan się nazwisko osoby, bo to jest rodzina i ten pan się bał zamieścić te materiały. Może już przeniesiemy tę dyskusję tam w kuluary, bo troszkę się też robi późno. I... Proszę państwa, faktycznie, tak jak tu mówi Krzysztof, już się zbliżamy się do 22:00. Czy są jeszcze jakieś z państwa strony takie głosy podsumowania, bez wchodzenia w jakieś szczegóły, bo tak naprawdę chyba tej sprawy tutaj nie rozstrzygniemy. I sanacja, i opozycja, zwłaszcza endecka, byli bardzo antyniemieccy, co paraliżowało. No, opozycja to w ogóle by pewnie nie poszła w kierunku niemieckim, to znaczy na obóz narodowy. Natomiast sanacja, jak widać, też w tym kierunku nie poszła. Czyli ten, jak gdyby tutaj nawet nasze rozważania, że być może to byłoby lepsze dla Polski, żeby pokonać komunizm raz na zawsze, a potem mieć problem z Hitlerem, no to był problem nie tylko taki teoretyczny, no bo pan Wieczorkiewicz kiedyś, pan profesor Wieczorkiewicz kiedyś w jednym z programów telewizyjnych tak pół żartem, pół serio mówił, że gdybyśmy właśnie poszli z Niemcami, to tak jak w latach 60. powstał film Czterej pancerni i pies, pokazujący Polaków walczących razem z Sowietami i atakujących Berlin. No prawdopodobnie taki sam by film powstał, że tylko że załoga polska by jeździła Tygrysem, że razem z bratnią armią niemiecką by atakowała Moskwę. I być może byłby tak samo popularny film, jak ta historia o tym sojuszu polsko-sowieckim, więc no być może tak było. Nawet Szarika nie trzeba by specjalnie wymieniać, bo to Owczarek niemiecki, to tylko imię mu zmienić na jakieś bardziej niemieckie. No i by mógł jak gdyby całkowicie pies też funkcjonować w tym filmie. Więc to tak pół żartem, pół serio. No sprawa była poważna, bo naprawdę straciliśmy niepodległość, przegraliśmy II wojnę światową, to trzeba sobie o tym powiedzieć, mimo że niby żeśmy mieli sojuszników, którzy tą wojnę wygrali, na defiladzie w Londynie polskiego wojska zabrakło. Zostaliśmy przez wszystkich zdradzeni. No, nie można powiedzieć, że nie było innego wyjścia i że to, które żeśmy wybrali, było najlepsze, skoro skończyło się dla nas totalną klęską i okupacją Polski przez kilkadziesiąt lat przez no właśnie ideologię i system narzucony nam ze wschodu. Więc nie można tak lekko nad tym przechodzić. Myślę, że takie spotkania warto organizować. Myślę, że jakby były jakieś właśnie szczegółowe programy, propozycje i jakieś tutaj, tak jak pan mówił, pewne informacje, warto się nad nimi jak gdyby pochylić. Natomiast to, co w tych ideologiach się wtedy jak gdyby działo, że trzeba stworzyć nowego człowieka, no to było coś, co po prostu jak gdyby było powszechne, bo nowego człowieka nie tworzyli tylko hitlerowcy w ramach nazizmu, prawda, niemieckiego, nie tworzyli tylko stalinowcy w ramach rosyjskiego komunizmu, ale na przykład syjoniści, prawda, mówili, że ma powstać nowy Żyd, nowy człowiek i syjoniści, zresztą korzystający i tak jak była mowa z pomocy rządu polskiego, ale także faszystowskich Włoch, bo na przykład marynarka wojenna izraelska powstawała we Włoszech w bazach faszystowskich, marynarki wojennej faszystowskich Włoch. No to były takie czasy, że po prostu chciano taką inżynierię społeczną, taki właśnie, tak jak tutaj mówiłeś, powiedzmy darwinizm, wcielać w życie, tworząc jak gdyby nowego człowieka, czyli nowego Niemca, nowego bolszewika, nowego Żyda. I to był jakiś znak czasu, zresztą na przykład umundurowanie, symbolika, pewne sposoby prowadzenia polityki były w tym czasie bardzo, bardzo jak gdyby do siebie w różnych miejscach podobne. Jeżeli nie ma głosów,
Jeszcze coś jest, tak? Ja tylko chciałem zwrócić uwagę, że Hitler, tak jak Napoleon popełnił błąd, rozpoczynając wojnę z Rosją w czerwcu 22. Tam była różnica... Co było wcześniej? No, gdzieś w marcu, powiedzmy, tak? Poza tym chciałem dodać, że no, czy to pójść razem z Hitlerem, czy to byłby dobry wybór? No to jest wielki, wielki znak zapytania. Ja myślę, że pan tak mówi, znając to, co później się działo. Natomiast... Tak, nie można postrzegać tego. Natomiast... Ale te państwa, które poszły z Hitlerem, to tak długo jak z nim szły, nie miał problemu, który miała Polska w momencie, kiedy postawiła się Hitlerowi. No po prostu mówię, nie możemy mówić o roku 39 z perspektywy, nie wiem, roku 42, czyli Endlösung der Judenfrage, czyli ostatecznego rozwiązania, bo być może wtedy Polska miałaby jakieś naciski ze strony Niemiec, gdybyśmy byli sojusznikiem Hitlera, ale to jednak Polacy by decydowali, co z tymi 3 milionami Żydów zrobić. Jakbyśmy postąpili, nie wiem, ale to nie Niemcy by decydowali za nas, na naszej ziemi, co mamy zrobić z Żydami, obywatelami polskimi. Moim zdaniem lepiej, jeżeli Polacy o tym decydują, niż jeżeli o tym decyduje jakaś wroga siła, czy ze wschodu, czy z zachodu. Więc tutaj zgoda. Poza tym zauważmy jeszcze jedną rzecz. Gdybyśmy poszli z Niemcami w 1941 roku przeciwko Rosji, bo wcześniej oni chcieli pokonać Zachód, Francję, to byśmy uniknęli ponad 2 lat okupacji. Okupacja niemiecka zaczęła się 1 września, okupacja sowiecka po 17 września. Gdybyśmy nie prowadzili wojny w 39, w 40 roku i do połowy 41, to byśmy byli o 2 lata silniejsi, nie mielibyśmy strat, nie mielibyśmy Katynia, nie mielibyśmy Palmir, Wawra, nie mielibyśmy tych strat, które ponieśliśmy w wojnie obronnej 1939 roku i mielibyśmy o kilkaset kilometrów bliżej do Moskwy. A Niemcy mieliby 45 dywizji więcej, których potem po Łotwie zabrakło. Zgoda, ale mielibyśmy wodza Hitlera. Ale to przecież Węgrzy nie mieli wodza Hitlera, Rumuni nie mieli wodza Hitlera, Bułgarzy nie mieli wodza Hitlera, Chorwaci, Słowacy i inni mieli swoich wodzów. I jakby na to nie patrzeć... Dyskusji chyba nie wyczerpiemy dzisiaj. No tak, ale przez to, że nie poszliśmy, to mieliśmy pozostanie. Hitler popełnił błędy w tej wojnie później, no to można zobaczyć na różnych filmach. Jasne. Ale to właśnie dobrze pan powiedział później. Natomiast małe ogłoszenia parafialne. Po pierwsze, zachęcam, tam są jeszcze nieliczne książki, pismo Magna Polonia do ewentualnego nabycia. Najbliższe spotkanie będzie za tydzień. We wtorek 29 sierpnia zapraszam na spotkanie z panem Piotrem Walentynowiczem. To jest wnuk Anny Walentynowicz. Umówiłem się z nim na spotkanie w 37. rocznicę od strajków sierpniowych, żeby się zastanowić nad tym, co z tamtego etosu Solidarności, czyli tego zrywu narodowego pozostało. Bo wydaje się, że wiele poprzez różnych tam agentów Bolków i innych zostało zniweczone, ale może coś warto ten... takie podsumowanie, no bo wiadomo, jedni byli bardziej w tą Solidarność zapatrzeni, inni się skupili na tych błędach kolejnych lat, ale było to bardzo ważne wydarzenie w dziejach Polski. Następnie z takich wydarzeń, które chciałbym ogłosić, co do wykładów, to jeszcze będą pewne potwierdzenia, chcę zaprosić na 2 wydarzenia, które będziemy organizowali pod ambasadami, mianowicie 1 września o godzinie 18 organizujemy demonstrację, pikietę pod ambasadą Niemiec, żeby przypomnieć im datę 1 września. Po pierwsze, że byli razem ze Stalinem agresorem na Polskę. Po drugie, wiele spraw, mimo że wojna została przez nich przegrana, a teraz teoretycznie są naszymi przyjaciółmi, jest nadal niezałatwiona. Polska mniejszość narodowa, która została zlikwidowana w 1938 roku przez... 3 września. Proszę bardzo, 3 września 1939 do dzisiaj nie odzyskała swojego statusu. Dzieci polskie są masowo odbierane
Polakom na terenie Niemiec. Teraz ma być wyburzony podobno jakiś kościół w Essen i tak dalej. Więc polityka niemiecka, antypolska, tak jak gdyby jest nadal kontynuowana. Więc 1 września zapraszam Państwa i wszystkich znajomych. Dzisiaj powstanie wydarzenie na Facebooku pod ambasadę Rosji, przepraszam, Niemiec o godzinie 18. Pod ambasadą Rosji byliśmy niedawno, żeby przypomnieć operację polską NKWD. Natomiast 11 września, tak jak 11 każdego miesiąca, robimy tak zwaną miesięcznicę kresową, czyli skupiamy się na tematyce polskich kresów wschodnich. Ze względu na to, że we wrześniu 1941 roku zaczęły się rozstrzeliwania głównie Polaków i Żydów w podwileńskich Ponarach, chcemy przypomnieć historię właśnie dołów ponarskich, zbrodni, można powiedzieć, litewsko-niemieckiej, no bo jednak to było już pod okupacją niemiecką, ale robione rękami głównie Litwinów, dokonanej właśnie na Polakach. Bo to była też no, olbrzymia danina krwi, zwłaszcza polskiej inteligencji, harcerzy, no w zasadzie policji i wojska już nie było, bo to wszystko zostało wywiezione na wschód i albo zginęło w Katyniu, albo później znalazło się w armii Andersa, ale właśnie te środowiska, głównie inteligencja, profesorowie, harcerze, studenci, to zostali wymordowani przez Litwinów w Ponarach. Dziękuję bardzo kolegom za panel dyskusji i udział. I zapraszam na nasze kolejne spotkanie.